mieć odzwierciedlenia, więc to jest dziwne troszeczkę, no ale my wszystko robimy tak, żeby do tych playoffów dostać, żeby w końcu GKM. I Kujawi, w przeciwieństwie do Roberta, nigdy nie jeździłeś w Toruniu. Faktycznie zawsze było takie zacięcie przed derbami. Toruń kontra Bydgoszcz, ta motywacja taka razy 8. Oj, to było, można powiedzieć, święto żużlowe. Tak możemy to nazwać. No, to była batalia taka, że no, że trzeba po prostu w tym uczestniczyć, żeby na ten temat się dobrze wypowiedzieć, bo to było no, pełne stadiony, krzyki, nie krzyki, wyzwiska, no co tam się działo, to jest po prostu szok. No, a co za tym idzie również rywalizacja na torze, tak? Zawsze, przynajmniej my z Bydgoszczy i wiem, że chłopaki z Torunia, tu Robert na pewno by to potwierdził, że jeżeli miał przyjechać w Toruń, to wszystkie mecze można było w sezonie przegrać, ale z Toruniem trzeba było wygrać. Także rywalizacja była naprawdę konkretna. No tutaj mamy do czynienia ze starciem mistrza Polski z Beniaminkiem. Beniaminkiem, który był już pewny utrzymania, no bo awansował do playoffów. Czyli hipotetycznie nic do stracenia nie było. Tutaj można było jechać na 100%. Trzeba było jechać na 100%. W tym meczu to trzeba było jechać bardziej na 200%. Aha. Widać tutaj, ile ludzi jest na trybunach, tak? To było po prostu żużlowe święto. Jasna sprawa, no to co? Nie odwlekając. Nie przedłużamy, pierwsze biegi przed nami. Kto komentował? Hubert Malinowski i Piotr Baron, zgoda? Filip Czyszanowski był na tym meczu? Nie wiem, nie pamiętam. Ale miałeś lat w 2009 roku? Tyle samo, że byłem, ale z Hubertem się połączymy, jako bydgoszczaninem. O, takie smaczki. Dobrze, Hubert Malinowski, Piotr Baron komentują. Polonia Bydgoszcz, Unibak Toruń, 2009 rok. Dobrych emocji, dobrej zabawy, zapraszamy. Dziewczyny, widziałyście tych południowców? Raczej od razu gorąco.
Bardzo ciepła druga połowa wakacji. W Bydgoszczy również upalnia, a my wierzymy, że to będzie gorący wieczór 16 sierpnia 2009 roku w Bydgoszczy, a także dla Państwa przed telewizorami, bo w pierwszej rundzie play-off na stadion przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy przyjechał mistrz Polski Unibaks Toruń, aby zmierzyć się z szóstą drużyną tabeli. Z Bydgoszczy witają Państwa Piotr Baron i Hubert Malinowski. Gdyby to spotkanie odbyło się jeszcze dwa tygodnie temu, to pewnie wszyscy kibice w ciemno jako faworyta obstawiliby mistrzów Polski, a więc toruński Unibaks. Ale dziś w kontekście kontuzji i braku w dzisiejszym spotkaniu Wiesława Jagusia wszystko może się zdarzyć. Tak, oczywiście, bardzo silny punkt zespołu Wiesław Jaguś, dzisiaj go nie będzie. Najprawdopodobniej zrobiłby blisko 10 punktów, także też trudno powiedzieć, czy któryś z zawodników będzie w stanie zastąpić Wiesława albo zrobić taką ilość punktów oczywiście. Wyjaśnijmy zatem, Wiesław Jaguś dziś jako zawodnik zastępowany. To oznacza, że każdy z żużlowców Unibaksu będzie mógł zastąpić Wiesława Jagusia w wyścigu, w którym on nominalnie miałby startować. To daje też pewną korzyść Torunianom, bo ci zawodnicy będą częściej i szybciej na torze, więc będą mogli się lepiej dopasować do toru. Do toru, którego do tej pory nie widzieli. Trener Zenon Plech przez cały kończący się tydzień zabraniał tego, aby kamery telewizyjne pojawiły się tutaj na torze, mówiąc, aby rywale nie widzieli tego toru. Oto tabela po sezonie zasadniczym. Unibaks Toruń, to o czym mówiliśmy. Pewne zwycięstwo, 27 punktów. Polonia Bydgoszcz punktów 11 i w zasadzie na samym końcu bydgoszczanie zapewnili sobie awans do pierwszej szóstki, czyli spokojne utrzymanie. Bardzo poważnie bydgoszczanie podchodzą do tego meczu. Torunianie chcą ten brak Wiesława Jagusia zamienić na swój atut. My musimy się Państwu przyznać do tego, że sami nie wiemy, czego oczekiwać po tym spotkaniu. Chcielibyśmy, aby to był jak najbardziej wyrównany mecz. Zaczynamy prezentację od drużyny gości. Chris Calder, dwukrotny wicemistrz świata juniorów. Jego partnerem w parze będzie Robert Kościecha, senior, który wrócił już do swojej dyspozycji po kontuzji. Australijczyk Ryan Sullivan jako prowadzący drugą parę wspólnie z drużynowym mistrzem świata Adrianem Miedzińskim, który już podchodzi gdzieś tam dalej, aby rozmawiać z arbitrem dzisiejszego spotkania. Dercy Ward w pierwszym meczu obu drużyn tu w Bydgoszczy zdobyła 7 punktów. No i junior Unibaksu z numerem 7 Damian Celmer jako ten zawodnik rezerwowy. Bydgoską drużynę przyprowadził trener Zenon Plech. A z numerem 9 wystartuje 5 zawodnik wczorajszego turnieju Grand Prix w szwedzkiej Malili, Andreas Jonsson. Wspólnie z nim Tomasz Krzanowski, który w ostatnim meczu we Wrocławiu błysnął formą, zdobywając 11 punktów. Antonio Lindbeck, kolejny ze Szwedów, który wczoraj zajął 6 miejsce w Grand Prix. Marcin Jędrzejewski z numerem 12, z 13 Krzysztof Buczkowski. Numer 14 ma obiecujący junior bydgoskiej drużyny Szymon Woźniak i z 15 po nieco słabszym występie w Malili i tylko 5 punktach Emil Sajfuddinow. Bardzo sprawnie i szybko przebiegła ta prezentacja. Niemal nie nadążałem z wyczytywaniem imion i nazwisk. Nie było zbyt wiele czasu nawet na to, aby kilka słów opowiedzieć o każdym z jeźdźców obu drużyn. Teraz jeszcze pamiątkowe zdjęcia pozowała drużyna Unibaksu Toruń wspólnie z trenerem Janem Ząbikiem, a teraz Andrzej Terlecki, arbiter z Gdyni, dokonuje losowania zestawów pól startowych. Dwójka. Drugi zestaw, jak słyszeliśmy, to pewnie troszkę wprowadzi komplikacji, jeśli chodzi o wypełnianie programów przygotowanych na dzisiejsze zawody. Od razu zawodnicy, tak jak Tomasz Krzanowski, spoglądają swoich kierowników w programy zawodów, aby dowiedzieć się, z jakich pól startowych pojadą w pierwszych swoich wyścigach. I widzimy ten charakterystyczny obrazek. No, po tym, co robił Szymon Woźniak, nie mogąc wbić buta w nawierzchnię, wiemy, że jest tradycyjny bydgoski beton przygotowany. Tak, bardzo twardy tor, oczywiście atut gospodarzy i to jest właśnie zagadka. Czy torunianie będą potrafili się dostosować do tego toru, bo bydgoszczanie w 100% na pewno są przygotowani. Zawodnicy zjeżdżają do parku maszyn. Tam dziś dla Państwa pracować będą Bartosz Tobieński i Sebastian Parfianowicz. Wiemy, że nasi reporterzy mają już pierwszych gości. Dokładnie tak, ze mną Jacek Gajewski,
menedżer Unibaxu Toruń, drużyny, która wygrała rundę zasadniczą Ekstraligi. Ale tu niespodzianka. Przed meczem pozwoliłem sobie zrobić taką małą sondę, z której wynika, że 90% ekspertów, dziennikarzy, byłych żużlowców stawia na Polonię. Zaskoczony? Nie do końca. No, wygraliśmy rundę zasadniczą, wygraliśmy w Bydgoszczy, ale poza tą porażką z nami to Polonia już nie przegrała nic. Jeszcze jeden remis z Lesznem, a resztę meczy u siebie wygrywali. Także na pewno u siebie dobrze się czują i zwłaszcza druga część sezonu chyba tej rundy zasadniczej w wykonaniu była lepsza niż ten początek. Trener Zenon Plech przez tydzień nie wpuścił tutaj żadnej ekipy telewizyjnej na tor, żeby nikt tego toru nie podejrzał, żebyście wy nie wiedzieli, jakie będą warunki. Przeszliście się po tej nawierzchni przed meczem. Jak wrażenia, jaki to będzie tor? Jak zawsze przeszliśmy się, ale no, dla nikogo nie jest niespodzianką. Każdy wie, że w Bydgoszczy tor jest twardy, no, albo bardzo twardy, tym razem jest bardzo twardy i myślę, że dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że jak ten tor jest przygotowany, także jakieś takie manewry typu niewpuszczanie ekip telewizyjnych, to trochę śmieszne to jest. Dziękuję bardzo. Tyle z obozu Mistrza Polski. Mistrza Polski, który niezwykle mobilizował się na to spotkanie. Torunianie także przygotowywali się na swojej motoarenie. Przygotowywał się także Australijczyk Chris Holder, 22-latek, jak już wspomnieliśmy, dwukrotny wicemistrz świata juniorów z lat 2007 i 2008, dokładnie z tych samych lat, kiedy mistrzem świata juniorów zostawał dwukrotnie, dwa lata temu i rok temu, lider gospodarzy, a więc Emil Sajfuddinow. Już coraz ciemniej, ta atmosfera robi się tutaj taka typowo żużlowa, w parkingu maszyn nie mniej nerwów, wracamy tam zatem na kolejny wywiad. Plan Polonii Bydgoszcz na ten sezon był jeden, to znaczy utrzymać się w Ekstralidze. Plan został zrealizowany, więc teraz na luzie z mistrzem Polski można pojeździć i na przykład wygrać na własnym torze i obronić zwycięstwo w Toruniu. Tak mówił prezes. Ja uważam tak samo, że tutaj już plan minimum został wykonany, szóste miejsce. Zespół jest po prostu rozluźniony, ale nie do tego stopnia, żeby ten mecz odpuścić. Na pewno pojadą skoncentrowani tak, bo to jest przed własną publicznością mecz i na pewno będą chcieli moi chłopacy wygrać te spotkanie. A na pewno będziemy walczyć, łatwo się nie poddamy. Mam nadzieję, że stworzymy dobre widowisko dla kibiców. Dziękuję bardzo. Tyle Jacek Woźniak, drugi trener Polonii Bydgoszcz. Emil Sajfuddinow wczoraj zaledwie 5 punktów zaliczył najsłabszy występ w swojej historii tegorocznej występów w Grand Prix, ale w CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze nie zawodzi. Widzimy jego średnia to ponad 2,15 punkta. Dwa zwycięstwa w Grand Prix, a więc już sporo trofeów na koncie tego zaledwie 20-letniego juniora bydgoskiej Polonii. Obie drużyny spotkały się w tym sezonie już na torze w Bydgoszczy. Dokładnie 19 kwietnia, wtedy Unibax wygrał 51-39. W biegu młodzieżowym był wtedy remis. Dersi Ward i Damian Celmer kontra Szymon Woźniak i Emil Sajfuddinow. Gospodarze przez cały mecz w kaskach czerwonym i niebieskim, goście w żółtym i w białym. A więc już za chwilę rozpocznie się to spotkanie, na które czekano nie tylko w Bydgoszczy i w Toruniu. Ten wyścig, który może dać już nam delikatną odpowiedź, czy Unibax Toruń trafił w tych swoich typowaniach przedmeczowych co do ustawień, bo to już będziemy mogli zobaczyć. Jedno jest pewne, faworytem tego wyścigu Emil Sajfuddinow, a więc zawodnik w kasku niebieskim z 15 na swoim plastronie, ale Dersi Ward, którego widzimy teraz w kasku żółtym, zdobył tutaj 19 kwietnia 7 punktów w swoim debiucie na polskich torach ekstraligowych. Zatem raz jeszcze Ward, Woźniak, Celmer i Sajfuddinow. Fantastyczny start Dersiego Warda. Miał problemy Emil Sajfuddinow, bo nie zostawił mu tam miejsca Szymon Woźniak i Dersi Ward na prowadzeniu. Woźniak jedzie drugi, Sajfuddinow teraz wyprzedza swojego kolegę z pary i rzuca się w pościg za Australijczykiem z Unibaxu, ależ znów było bardzo groźnie.
a całej tej sytuacji z tyłu wcale nie tak biernie przygląda się Damian Celmer, który chciałby wyprzedzić młodszego kolegę bydgoskiej Polonii, a więc Szymona Woźniaka. Teraz Sajfutdinow za szeroko i stracił znów kilka metrów do prowadzącego Dersiego Warda. Remisowo układa nam się pierwszy wyścig tego spotkania. Dersi Ward, za nim Sajfutdinow, trzeci Woźniak i czwarty Celmer. Teraz równe odległości między wszystkimi zawodnikami. Uspokoił już swoją jazdę także Dersi Ward, a Emil Sajfutdinow na razie nie może znaleźć recepty na to, aby zbliżyć się do Australijczyka z Unibaxu. A więc tylko półtorej okrążenia emocji, później gęsiego i blisko krawężnika. To co ważne na takich torach w początkowej fazie zawodów, zwycięstwo Dersiego Warda. On potwierdza to, że czuje się dobrze na torze w Bydgoszczy. Jego drugi start i znów zaczyna fantastycznie. Trzy punkty dla niego, dwa dla Emila Sajfutdinowa. Jeden zdobywa Szymon Woźniak bez punktu, Damian Celmer, a więc remisowe otwarcie tego spotkania. Tak, i mamy obraz właśnie, jak bydgoszczanie dobrze są przygotowani. Świetnie ze startu wyszedł i Szymon Woźniak i Emil Sajfutdinow. Dersi Ward również dobrze z pierwszego tora, nie liczył się natomiast Damian Celmer ze startu. Oczywiście później próbował się tutaj włączyć do walki, ale Ward jechał doskonale, Szymon Woźniak jako drugi, a trzeci atakował cały czas Sajfutdinow. Tutaj mamy obraz, że bydgoszczanie odrobinę sobie przeszkadzali, nie zrozumieli się tutaj na torze, ale myślę, że i tak niewiele by wpłynęło. Emil nie był na tyle szybki, żeby wyprzedzić Dersi Warda, który naprawdę jechał doskonale przy krawężniku, bliziutko wykorzystał atut tego toru. Jonsson i Chrzanowski kontra Holder i Kościecha. Jonsson, przypomnijmy, wczoraj piąty w Grand Prix w Malili. Chris Holder to dwukrotny wicemistrz świata juniorów. Tomasz Chrzanowski, którego widzieliśmy przed chwilą, świetnie wystąpił we Wrocławiu, ale jak sam przyznał, startował tam na silnikach wypożyczonych od Karola Zumbika. Co ciekawe, wychowanka toruńskiego klubu, obecnie reprezentującego Interlazur Ostrów Wielkopolski, wracającego do zdrowia po groźnym upadku w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Życzymy Karolowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. No i Robert Kościecha, który też na pewno chce dzisiaj się zaprezentować z jak najlepszej strony. Najlepiej Andreas Jonsson, za nim dwaj Torunianie w kasku białym Kościecha i za nim Chris Holder. Tomasz Chrzanowski jedzie na ostatnim miejscu, na razie zamykając stawkę w tym wyścigu. Widać wyraźnie, że Holder chciałby teraz włączyć się do walki, ale na razie jadą blisko siebie obaj Torunianie. To nie sprzyja temu, aby któryś z nich rzucił się w pościg za Andreasem Jonssonem, który coraz pewniej na prowadzeniu, a tam zbliża się jadący w kasku niebieskim Tomasz Chrzanowski do dwójki toruńskiego Unibaxu. Jest w kontakcie i tutaj pewnie możemy spodziewać się jakiegoś ataku. Pytanie tylko, czy zostawią choć odrobinę miejsca żużlowcowi bydgoskiej Polonii. Robert Kościecha i Chris Holder jadą bardzo, bardzo blisko siebie. Kościecha w kasku białym, Holder w żółtym. No jak na sznurku przywiązani do siebie zawodnicy Unibaxu Toruń. Tam na pewno nie będzie ani centymetra wolnego miejsca. Powiedzmy sobie szczerze, wyścig bez historii, wygrany przez Szweda Andreasa Jonssona. Na drugim miejscu Robert Kościecha, trzeci Chris Holder. No to nie myśleli chyba o zwycięstwie Torunianie, bo zadowoleni podali sobie rękę. Kościecha 2 punkty, Holder 1, obaj za plecami Jonssona, któremu zapisujemy 3 punkty. Nie najlepiej to spotkanie rozpoczął Tomasz Chrzanowski. Tak, zawodnicy sobie podają rękę, bo to bardzo dobry wynik, 3-3 przyjechać. Świetnie ze startu wyjechał Andreas Jonsson z pierwszego pola. Zaskakująco dobrze Robert Kościecha, który tutaj bardzo, bardzo dobrze dojechał z zewnętrznego, z czwartego pola. Ułożył się od razu za Andreasem Jonssonem. Jechał jako drugi, cały czas kontrolował sobie też sytuację, żeby go tam nikt nie przeszedł. Bardzo dobrze również pojechał Chris Holder, który trzymał krawężnik, nie dał się pokusić, żeby wyprzedzać tutaj Roberta Kościechę. Dzięki temu też nie dał możliwości Tomaszowi Chrzanowskiemu na atak. Tutaj po prostu nie pozwolił, natomiast cały czas jechał blisko krawężnika, a jak wiadomo, on o tej porze jeszcze nic się on nie odsypuje, także trudno byłoby szeroko zaatakować. Tomasz to również nie próbował nawet tego. Jechał swoje dowiózł, no w zasadzie zero
niewiele, co prawda, ale myślę, że też na następne biegi będzie miał łatwiej się przełożyć. Bardzo sprawnie od początku te zawody prowadzi pan Andrzej Terlecki, arbiter z Gdyni. Wszyscy wiemy, że już w czwartym biegu będziemy mieli sytuację zastępstwa zawodnika w miejsce Wiesława Jagusia i takich sytuacji później jeszcze co najmniej trzy w całym spotkaniu, a więc no nie co najmniej, trzy dokładnie, bo cztery w całym meczu zastępstwa zawodnika za Wiesława Jagusia. Dlatego troszkę trzeba nadgonić, bo możemy mieć potem dłuższe przerwy. Już zawodnicy mają niewiele ponad minutę na to, aby podjechać na swoje pola startowe przed wyścigiem numer 3. I tutaj para Ryan Sullivan i Adrian Miedziński, para Unibaxu, zmierzy się z Antonio Lindbeckiem i Marcinem Jędrzejewskim. Zmienił motocykl Adrian Miedziński, choć jeszcze chyba zastanawia się. Ryan Sullivan też zmienił wcześniej motocykl, zrobił start. Nie, jednak Adrian nie zmieni. Adrian jednak nie zmieni motocykla. Pokazał swoim mechanikom, że pojedzie na tym, na którym jednak pierwotnie wyjechał. Już tylko 40 sekund niespełna mają żużlowcy Unibaxu, aby podjechać pod taśmę. Tak, Adrian był na tym pierwszym motocyklu i tak po próbnym starcie, także może jechać bezpośrednio pod taśmę, a żeby przygotować się do startu. Sullivan zrobił start na drugim motocyklu, okazał się lepszy, podjechał pod taśmę, zobaczymy z jakim efektem. Sullivan, Miedziński, Lindbeck i Jędrzejewski, odpowiednio pary Unibaxu i Polonii Bydgoszcz, a to proszę bardzo, pozdrawiamy również żużlowców, mechaników w parku maszyn oglądających przekaz ze spotkania z anteny TVP Sport. Wyścig trzeci przed nami. Antonio Lindbeck, ale wywieziony teraz na zewnętrzną przez Ryana Sullivana. I teraz żużlowcy Unibaxu na czele, ale blisko. I Lindbeck, i Jędrzejewski z przodu w kasku żółtym. W tej chwili Ryan Sullivan, ale wyprzedzony przez Miedzińskiego. Zetnie Australijczyk do krawężnika. Nie zostawił miejsca Lindbeckowi, a po zewnętrznej tam napędza się Marcin Jędrzejewski. Unibax prowadzi podwójnie. Z przodu Miedziński, Jędrzejewski coraz szerzej, coraz bardziej napędza swój motocykl, ale w tej fazie zawodów niewiele to daje. Lindbeck konsekwentnie bliżej krawężnika, przyblokowany teraz przez Sullivana, musiał na moment odpuścić manetkę gazu i żużlowiec Unibaxu zyskał większą przewagę. Miedziński na czele, za nim Sullivan, na trzecim miejscu Lindbeck, czwarty jedzie Jędrzejewski. No i kurzy się tutaj niemiłosiernie, ale walki jak na lekarstwo. Miedziński, dla niego zwycięstwo, za nim jest Sullivan, a to oznacza, że para Unibaxu wygrała trzeci wyścig podwójnie. No nie wiem, czy gospodarze z tym twardym torem trochę nie przekombinowali, bo tutaj naprawdę takie tumany kurzu się wzbijają, że niewiele brakowało, a nie zobaczylibyśmy ostatecznej kolejności. Ale mamy grafikę, 3 punkty dla Miedzińskiego, 2 dla Sullivana, 1 dla Lindbecka, bez punktu Marcin Jędrzejewski w pierwszym swoim starcie, a więc pierwsze podwójne zwycięstwo żużlowców Unibaxu. Tak, bardzo dobrze wyszedł ze startu Lindbeck. Opóźniony start miał Sullivan, ale zostawił mu Lindbeck miejsce przy krawężniku. Sullivan oczywiście wykorzystał tą sytuację, wypchnął Lindbecka szeroko. Skorzystał z tego wszystkiego Adrian Miedziński, który pojechał od razu bliziutko krawężnika. Tak jak wcześniej mówiliśmy, w tej fazie zawodów jest to idealny, wyborny w zasadzie tor. Wykorzystał to, dojechał jako drugi tutaj w tym biegu. Jako pierwszy, przepraszam, Sullivan jechał również świetnie jako drugi. Bydgoszczanie w zasadzie nie mieli manewru tutaj, żeby odebrać punkty zawodnikom z Torunia, ponieważ bardzo dobrze się bronili, jechali blisko krawężnika. Myślę, że po czwartym biegu, kiedy wyjedzie polewaczka na tor, te miejsca, które są odsypane, odsypał się ten tor na zewnętrzną, zaczną się w końcu ataki. Wiemy już, że w wyścigu czwartym będziemy mieli dwie zmiany. Jako pierwszy zastępował Wiesława Jagusia będzie Chris Holder. On pojedzie w kasku żółtym. Widzimy teraz Australijczyka na naszych ekranach i on wystartuje z toru drugiego. Natomiast w drużynie bydgoskiej Polonii oglądany Emil Sajfutdinow w kasku niebieskim w miejsce Szymona Woźniaka, a więc to jest rezerwa juniorska przewidywana regulaminem. I ci dwaj zawodnicy, którzy jako zmiennicy pojawią się w tym wyścigu, są już pod maszyną startową. Oni
Dla nich to już jest drugi występ w dzisiejszych zawodach. W bydgoskiej drużynie w kasku czerwonym partnerem Sajfurdinowa będzie Krzysztof Buczkowski z pierwszego pola startowego, a Chris Holder pojedzie ze swoim rodakiem Darcy Wardem, który wygrał wyścig młodzieżowy z Emilem Sajfurdinowym, przypomnijmy, na otwarcie. 11-7 dla Unibaxu. Tak, Ward wygrał ten pierwszy wyścig, ale jechał również z pierwszych pól, z pierwszego czy z drugiego. Z pierwszego, blisko krawężnika, to na razie jest duży atut. Tak, to mu ułatwiło, teraz będzie jechał z czwartego, zobaczymy jaki będzie miał dojazd. No najgorzej ma tutaj Buczkowski, który pierwszy raz startuje, pozostali zawodnicy jadą jako drugi swój bieg, także na pewno dla nich łatwiej. Jeszcze problemy z ustawieniem motocykla Darcy'ego Warda, ale już wszystko gotowe, wyścig czwarty przed nami. Buczkowski z pierwszego pola startowego, świetnie Darcy Ward po zewnętrznej, on chyba wyjdzie na prowadzenie, tam także blisko Emil Sajfurdinow, Buczkowski, czy odeprze ten atak Darcy'ego Warda, czy też nie, odparł ten atak, Buczkowski na czele, zanim Darcy Ward, trzeci jedzie Emil Sajfurdinow, na czwartym miejscu Chris Holder, ależ fantastyczną walkę mieliśmy na tym pierwszym okrążeniu, bo widzę, że tam przy żółtym kasku Chris Holder chce odebrać jeden punkt Sajfurdinowowi. Buczkowski na prowadzeniu, drugi Darcy Ward, czy młodziutki Australijczyk nie popełni błędu teraz Sajfurdinow bliżej krawężnika, ale nie miał tak szybkiego motocykla, aby wyprzedzić Warda. Sajfurdinow, lider bydgoskiej Polonii teraz między dwoma Australijczykami. No i czy bardziej będzie atakował Warda, czy bardziej odpierał ataki Holdera? Na razie Holder nie ma specjalnie pomysłu albo mocy w silniku, choć teraz niezwykle przyspieszył, ale to już ostatni wiraż. Buczkowski na czele, on zwycięża. Drugi Darcy Ward, trzeci Emil Sajfurdinow, czwarty Chris Holder, a więc po podwójnym zwycięstwie gości teraz odpowiedź gospodarzy 4-2. Fantastyczny wyścig. Mówiliśmy, że trudne zadanie przed Buczkowskim, ale on z pierwszego pola wykorzystał ten atut. Zdobył 3 punkty. 2 dla Darcy'ego Warda, 1 dla Sajfurdinowa. Bez punktu tym razem Chris Holder. Tak, Holder nie popisał się tutaj. Za to warto pochwalić Krzyśka Buczkowskiego, który rewelacyjnie pojechał ze startu. Wykorzystał pierwsze pole. Trzymał blisko krawężnik, tutaj odjechał do środka. Ale równie dobrze pojechał Darcy Ward, który pojechał szeroko po tej nawierzchni, która jest lekko usypana, czyli ma bardzo, bardzo elastyczny motocykl, który mu pozwala zaatakować szerzej. On próbował tutaj powalczyć o pierwsze miejsce. Przyjechał jako drugi, ale jechał naprawdę bardzo dobrze. Jechał zupełnie innym torem jak na początku, jak Krzysztof Buczkowski. Natomiast później pilnował krawężnik, ażeby odeprzeć atak Emila Sajfurdinowa, który no, dwoił się, troił, żeby przejść na drugą pozycję. Chris Holder cały czas atakował z tyłu, wjeżdżał szerzej, próbował wyjść przy krawężniku, bardzo szybka, prosta, ale nie pozwalało wyprzedzić to Emila Sajfurdinowa, który naprawdę bardzo, bardzo szybko jeździł na prostych. Nie na tyle oczywiście, żeby wygrać, ale widoczny jest bardzo dobrze dopasowany motocykl tutaj w jego przypadku. Tor zweryfikuje, powiedziałeś Filipie na początku. Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to gospodarze mogli nieco przestrzelić, albo inaczej, goście nie dali się zaskoczyć. Ale wiesz co, to jest klasyka. Ja już jak tu usłyszałem, że tor zamknięty dla kamer przez tydzień, to się ogarnął mnie pusty śmiech, bo im częściej w żużlu tak jest, że kombinujesz, zamykasz, tworzysz zasieki, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to się obróci przeciwko tobie. I to się powtarza rokrocznie, tak, zmieniają się czasy. Tak też w rozmowie z Sebastianem Parfionowiczem reagował, że to... Tak, zmieniają się czasy, bohaterowie, a ci trenerzy brną w to, kiedy to w zasadzie nic nie daje. No co taki biedny Toruń zobaczyłby w tej kamerze TVP, jeżeli by tam przyjechała? Tak? Może o kibicach i sztuce kibicowania. Słów kilka teraz. Prosimy. Dominik Antonowicz jest z nami, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. Czy moglibyśmy się pokusić o sformułowanie takiego profilu kibica żużlowego? Albo inaczej, czy jest coś, co wyróżnia kibica żużlowego spośród tych, którzy interesują się innymi dyscyplinami? Co Pan sądzi? Ja myślę, że kibice są wszędzie bardzo podobni i poza fascynacją samą dyscypliną, która jak wiemy jest dość specyficzna, to znaczy jest szalenie popularna w tych ośrodkach, w których się uprawia żużel, w których są zawody żużlowe, a w tych miejscach, w których się nie
który się nie uprawia, no to tam ta popularność jest bardzo skrajnie niska, nie inaczej niż piłka, którą się interesują niemal wszyscy, no to myślę, że to są kibice, mówiąc o kibicach klubowych, to są tacy sami kibice jak piłkarscy, jak hokejowi, jak siatkarscy, którzy, tak powiem, tradycyjnie stali bardzo mocno z swoim klubem, związani z ich historią, barwami, zawodnikami, bohaterami. I w tym kontekście w zasadzie to są kibice tacy jak wszyscy. Natomiast gdy mówimy o takich kibicach, którzy są raczej fanami Grand Prix, czy takimi fanami bardziej zawodów indywidualnych i jakby poszczególnych zawodników, no to oni chyba bardziej przypominają jakby swoim typem kibicowania i jakby sympatią kibiców, nie wiem, Formuły 1, kolarstwa, nie? Którzy jakby no, lokują raczej swoje sympatie w pięknie dyscypliny niż to, żeby nasi zwyciężyli. Dominik pochodzi z Torunia. Dominik, nie obrazisz się, mam nadzieję. Trafne będzie sformułowanie od kibola do doktora, bo ty byłeś w klatkach toruńskich. Tak, tak. To znaczy, no myślę, że jeszcze mi się zdarzy pojechać na mecz. Jak się skończy ta sytuacja? No pewnie tak. Ja się tam pewnie lepiej czuję niż na tych trybunach VIP-owskich na przykład. Ale no, mam wiele wyjazdów ze sobą i też derbów. No myślę, że tam około 10, jak to policzyłem sobie, których widziałem na wyjeździe. I powiem szczerze, to są jakby moje ulubione mecze. Żużlowe, to są właśnie wyjazdy do Bydgoszczy i właśnie na Sportowej po tej stronie, na tym drugim łuku, na którym nic nie widać, bo ten stadion w Bydgoszczy jest tak skonstruowany, że ten drugi jest naprawdę koszmarny, jeżeli chodzi o oglądanie, zwłaszcza jak się siedzi trochę niżej, ale no ta atmosfera i ten klimat wyjazdowy jest super fajny, także naprawdę ja myślę, że jak powiem, wróci sytuacja normalna, sportowa, to wyjazdy jeszcze mi się zdarzą. Także ja się z nimi nie pożegnałem i bardzo liczę, że niedługo znowu zawitam. Pewnie na sportową w tym roku nie, no bo pewnie kibiców przyjezdnych nie będziemy przyjmować, ale no, że to nie jest tak, że już ten okres w moim życiu zamknięty. Nie? Lubię wyjazdy, no wszystkie stadiony, no ale wiadomo, że w Bydgoszczy raz, że najbliżej, a dwa, że no jednak derby to derby. A bywało, Dominiku, tam niebezpiecznie w tej klatce, czy... No zwykle tak, zwykle było. Znaczy ogólnie jest duże napięcie, nie? W tych sektorach wyjazdowych. Ta klatka w Bydgoszczy to jest, się składa z takiej klatki korowej i kibiców przyjezdnych, którzy siedzą gdzieś tam w okolicy i oni są najczęściej oddzieleni, byli no tam, nie wiem, takim kordonem policyjnym, czy takim sznurem policyjnym, czy później ochraniarzy, to tam różnie bywało w historii. No i tam jakby myślę, że spotykałem więcej znajomych swoich niż na żużlu w Toruniu, no bo jak wszyscy siedzimy razem i ci kibice tacy naprawdę najbardziej oddani jeździli na wyjazdy, a no, do Bydgoszczy jeździło nas naprawdę sporo. Nie? To nie, trudno mi powiedzieć, jaka to była liczba osób, no ale to tam myślę, że pod 2000 nas potrafiło pojechać. Jeszcze tradycyjnie kiedyś jeździliśmy pociągiem, teraz tu już jeździ samochodami, bo to i bliżej i szybciej i tak dalej. Ale ja no jeszcze pamiętam wyjazdy na derby pociągami. Pamiętam też wyjazdy na kryterium asów kibiców Opatora pociągiem, którym też, tak powiem, zasiadaliśmy w tym sektorze. Tak, także... dwa dni jechaliście. No nie był to najkrótszy, bo wiadomo, że to jest trudny, znaczy trudny, społecznie materiał trudny do podróży, o tak bym powiedział. Sprytnie wybrnąłeś. Naukowo. No więc, ale miało to pewną, no i oczywiście z sentymentem się odnoszę, jest to taki rodzaj nostalgii, pewnie też idealizuje przeszłość, tak jak zwykle wszyscy to robimy. Ale no te wyjazdy były naprawdę, naprawdę sympatyczne i w pewnym momencie kibice toruńscy zaczęli ubierać się bardzo podobnie. Zresztą w tych derbach, które oglądamy, 2-9 i też tych wcześniejszych, bo to jest play-offy, kibice mieli białe koszulki, co jeszcze bardziej jakby toruński jeszcze bardziej budziło no, taką więź, nie? Że jest jednak podział na my i oni. Na krzyżaków i tyfusów. Skąd ci tyfusi? Tak. Znaczy nie wiem, dlaczego. Okej, okay, to jest jeszcze jedno, ciągnąć za język naukowca. Na czym polega to zacięcie regionalne, że sezon może przebiegać jakkolwiek, ale tym to, mówiąc kolokwialnie, musimy dokopać? No więc socjologicznie rzecz biorąc, każdy mecz jakby ma pewne znaczenie dla ludzi, którzy je śledzą i na przykład dla kibiców i mecze z... nie wiem, z Gorzowem czy z Lesznem, po prostu są wydarzeniami sportowymi, bardziej, tak powiem, estetycznie doskonałymi, mniej, bardziej emocjonującymi. Natomiast mecze z bydgoską Polonią
kibiców Polonii z Apatorem, mają inne znaczenia, mają dodatkowe konteksty i te konteksty są tutaj super istotne. To znaczy to jest kontekst jakby regionalny, walki, znaczy rywalizacji między dwoma miastami, takiej trochę historycznej. Fakt, że tym meczem interesuje się więcej niż tylko kibice Żużlowi i media to jakby podkreślają, nakręcają to. I że to jest taka część jakiejś dłuższej całości, bo historia derbów jest historią bardzo długą. Wiem, tych derbów było pewnie z 80 czy 70. W razie ich tam historia jest ogromna. I to jest jakby część jakby większej historii i z tego powodu myślę, ten mecz dla ludzi obserwujących, zaangażowanych ma dużo większe znaczenie niż na przykład mecz, nie wiem, z Zielonogórą, czy właśnie z Gorzowem, czy z Wrocławiem, czy tam z Wilkami Krosno. To są wydarzenia czysto sportowe, a ten mecz derbowy jest znacznie więcej, znacznie ma większe znaczenie niż tylko i wyłącznie sportowe i z tego powodu on jest taki szczególny. Dominik Antonowicz, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Naukowa sfera też się pojawia w tym programie. No proszę, wychodzimy. Bardzo rozszerzamy naszą działalność, ekspansję, nasza kampania. Za kraja szerszy krąg zaznacza. Gadu, kolejne biegi przed nami. Dwa starty do tej pory Chrisa Holdera, tylko jeden punkt i bonus. To z pewnością wynik, który młodego Australijczyka nie zadowala i ten oto pan w kasku żółtym będzie chciał udowodnić swoim rywalom, że potrafi na torze w Bydgoszczy wygrywać. Będzie miał zadanie łatwiejsze, bo wystartuje przy samym krawężniku. Obok niego ustawiony będzie Marcin Jędrzejewski w kasku niebieskim, dalej w kasku białym Robert Kościecha i w czerwonym Antonio Lindbeck. Zatem kolejny ciekawie zapowiadający się wyścig przed nami, to wyścig numer 5. Zdecydowanie lepiej ze startu para toruńskiego Unibaxu. Holder jest już przed Jędrzejewskim, a po zewnętrznej napędzał się Lindbeck, ale nie zostawił mu tam ani odrobiny miejsca Robert Kościecha i Unibax na podwójnym prowadzeniu próbuje bardzo szeroko już rozpędzać swój motocykl Antonio Lindbeck. On jako pierwszy próbuje tych ścieżek tak szeroko przy ogrodzeniu. No i czy skutecznie? Tak, już wyprzedził. Dużo szybszy ma motocykl od Roberta Kościechy. Pytanie tylko, czy w porę zorientuje się Chris Holder, czy Antonio Lindbeck tym samym sposobem będzie chciał wyprzedzić Australijczyka, jak poradził sobie z Kościechą. Mocno rozpędzony Szwed, ale teraz nie miał zbyt wiele miejsca. A z tyłu wyprzedza w kasku niebieskim jadący Marcin Jędrzejewski Roberta Kościechę. No mamy wreszcie walkę na całym dystansie, proszę Państwa, w tym spotkaniu. Lindbeck jakby chciał zerwać reklamy z tych dmuchanych band okalających łuki bydgoskiego toru. Jeszcze raz Szwed bardzo szeroko, bliżej krawężnika, jedzie Holdera, ścina teraz, a Szwed i Lindbeck wyprzedził ostatecznie chyba trochę zaskoczonego Chrisa Holdera. Trzeci na mecie Marcin Jędrzejewski, bez punktu Robert Kościecha. Oszaleli kibice na stadionie w Bydgoszczy. Zamilkł na moment sektor zajmowany przez liczną grupę kibiców z Torunia. To ostateczna punktacja. Lindbeck przed Holderem, Jędrzejewskim i Kościechą. I właśnie teraz dochodzimy do sytuacji, o której mówiliśmy, że ta zewnętrzna zaczyna nosić zawodników. Oni się rozpędzają, bardzo dobrze wyszli torunianie ze startu. Holder jako pierwszy, Kościecha tutaj przeszedł na drugą pozycję. Lindbeck cały czas się rozpędzał. Najpierw udało mu się wyprzedzić Roberta Kościechę. Na końcu samym bardzo fajnie jeszcze objechał Holdera, który jechał jako pierwszy. A to wszystko jeszcze wykorzystał Jędrzejewski, który wyprzedził Kościechę. Dzięki temu bydgoszczanie na 4-2 dojechali w tym wyścigu, czyli wielki, wielki plus, ale dla mnie tutaj jestem również pełen podziwu dla zawodników z Torunia, ponieważ bardzo dobrze jadą jak do tej pory. Mamy remis w meczu, także no, zawodnicy pokazują, że są dopasowani, a za chwilę najprawdopodobniej będą również zaczęli jeździć, będą musieli próbować jechać szerzej, tam gdzie zaczynają jeździć bydgoszczanie, bo się okazuje, że w tej chwili jest to bardzo szybka nawierzchnia. Ależ ambitnie i z wiarą do końca jechał w tym wyścigu Antonio Lindbeck i tak naprawdę to, żeby pokazać wszystkie interesujące fragmenty, musielibyśmy cały ten wyścig piąty od początku do końca Państwu zaprezentować. Nie ma na to czasu, bo zawodnicy wyjeżdżają już do szóstej gonitwy. Tutaj mamy jedną zmianę w kasku niebieskim w miejsce Szymona Woźniaka, co jest już rzeczą niemal oczywistą dla kibiców w Bydgoszczy. Emil Sajfutdinow
On pojedzie wspólnie z Krzysztofem Buczkowskim. To jest para, proszę Państwa, która jako pierwsza dała sygnał do ataku drużynie gospodarzy, wygrywając 4-2 w wyścigu czwartym. A gości reprezentować będą Ryan Sullivan w kasku żółtym i Adrian Miedziński w kasku białym. To z kolei zawodnicy, którzy wygrali jako jedyni dzisiaj swój wyścig podwójnie, a więc 5-1. Tak, i dwie pary, które przyjechały na, w zasadzie no, zawodnicy, którzy przyjechali na czołowych pozycjach. Zobaczymy, powinien być naprawdę dobry wyścig. Sajwudinow pokazuje z biegu na bieg, się rozkręca i on na pewno jeszcze nam dzisiaj pokaże, że potrafi jechać. Adrian Miedziński i Ryan Sullivan równie dobrze przygotowani. Sajfuddinow z pierwszego pola startowego, tego bardzo skutecznego w pierwszej części zawodów, no ale mówiliśmy, że po dużym już też odsypało się odpowiednio, można jechać, zobaczymy, czy potrafi to wykorzystać Adrian Miedziński. Tak, bydgoszczanie pokazują, że w zasadzie można jechać i przy krawężniku, i szeroko, i naprawdę można atakować, tyle że trzeba znać ten tor, torunianie mają no, tutaj dużo, dużo gorzej. Ryan Sullivan w każdym spotkaniu, średnia biegowa fantastyczna. No, w latach 98-2005 regularny uczestnik cyklów Grand Prix, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata w najlepszym dla niego sezonie w roku 2002. Ale to historia, to się już nie liczy. Przed nami wyścig szósty. No, dużo lepiej wystartowali zawodnicy z wewnętrznych pól startowych. Trochę zaspali na trzecim i czwartym zupełnie. Nie mógł się odnaleźć Adrian Miedziński, wykorzystał za to całą sytuację fantastycznie Krzysztof Buczkowski, ścinając od razu po starcie do krawężnika i on jedzie teraz za plecami swojego klubowego kolegi Emila Sajfuddinowa i będzie teraz atakowany zaciekle przez obu torunian, a za nim i Miedziński i Sullivan, ale bardzo blisko siebie jadą żużlowcy Unibaxów. Bliżej za Buczkowskim jest Miedziński. Zupełnie z tyłu teraz na czwartym miejscu jedzie Ryan Sullivan. Miedziński szerzej, Sullivan jego śladem. Torunianie także próbują już szukać prędkości po zewnętrznej. A teraz Buczkowski na zewnętrzną, ale na wyjściu pewnie dużo ciaśniej. Wyprzedzony w tym momencie przez Miedzińskiego. Będzie Sullivan atakował szeroko i chyba wyprzedzi także bydgoszczanina. A więc 5-1 zrobiło się teraz 3-3. Fantastyczne to były manewry dwójki torunian. Sullivan bardzo szeroko, Buczkowski przycinka do krawężnika, ale na nic się to już zdało. Gwizdy na stadionie w Bydgoszczy, ale to naprawdę ataki toruńskich żużlowców, które aż proszą się o brawa. Zwyciężył Emil Sajfuddinow i on od początku do końca był niezagrożony w tym wyścigu. 2 punkty dla Miedzińskiego, 1 dla Sullivana, bez punktu tym razem Krzysztof Buczkowski. Remis w wyścigu i ciągle remis w spotkaniu. Tak, i bardzo dobrze ze startu wyjechał Emil Sajfuddinow, który zdecydowanie od razu odjechał, pojechał do przodu. Drugi jechał Krzysiek Buczkowski. Sullivan pojechał szeroko. Tutaj był moment, gdzie torunianie najprawdopodobniej się nie zrozumieli na torze. Chociaż obydwaj byli bardzo szybcy, znaleźli ścieżkę, która jest odpowiednia. Tutaj Sullivan już musiał hamować. Zaczął rozpędzać się szeroko. Adrian Miedziński jeszcze wjechał. I tutaj walka pomiędzy torunianami. Natomiast Adrian Miedziński odkrył, że można pojechać szeroko. Zaatakował Krzyśka Buczkowskiego. Tutaj Sullivan jako drugi wyprzedził Krzysia. Dojechali no, na 3-3. Cały czas remis. Jadą no, bardzo dobrze, a ataki naprawdę składają się ręce do oklasków. A to no na pewno wyczerpany poprzednim startem, tym bardziej, że mocno tam pracował, aby wyprzedzić Buczkowskiego Ryan Sullivan. Pytanie, jak poradzi sobie wyścig po wyścigu? No bo czego by dobrego o Ryanie Sullivanie nie mówić, to on już młodszy nie będzie. Z całą pewnością nie. Ja myślę, że kondycyjnie jest przygotowany rewelacyjnie, natomiast swoje tutaj robi temperatura. My siedzimy w koszulach, nam jest bardzo gorąco. Zawodnicy są w pełnym rysztunku, czyli mają ochraniacze, mają kombinezony, do tego jeszcze kask na głowie, który no, też nie ułatwia, okulary. Także jest bardzo gorąco, a pojechać bieg po biegu zapewne będzie to wyczerpujące. Tym bardziej inaczej, może tor nie jest zbyt wymagający, bo on jest twardy, nie jedzie się tak trudno jak na przyczepnych torach. Także Ryanowi na pewno będzie łatwiej. Tor ma odpowiedni, jedzie z pierwszego, zobaczymy jak mu ten start jeszcze wyjdzie. No i chce bardzo jechać, bo jako pierwszy zameldował się pod maszyną startową. Jest już także Dersi Ward, jest w kasku czerwonym Andreas Jonsson. No i czekamy tylko
na Tomasza Chrzanowskiego, który przed chwilą opuścił park maszyn i zmierza na start, a ma na to jeszcze 27,6 w tej chwili sekund, z pewnością zdąży, zatem możemy zaprezentować już pełną obsadę pól startowych. Ryan Sullivan, Andreas Jonsson, Dersi Ward i Tomasz Chrzanowski od krawężnika, bo tak zwykle wymienia się zawodników ustawiających się na polach startowych w Żużlu. Tak, najgorsze pole tutaj ma Dersi Ward, trzecie, ono jest takie bardzo świecące i nie ma w zasadzie o co się zaprzeć, jemu będzie z pewnością najgorzej. Bardzo szybko opuszczona taśma i najlepiej Ryan Sullivan, za nim Jonsson i Chrzanowski, Ward tak jak przypuszczaliśmy, na razie na ostatnim miejscu, Sullivan na prowadzeniu, Chrzanowski wyraźnie szybszy niż w pierwszym swoim starcie, jadą teraz obok siebie bydgoszczanie, Jonsson wykorzystuje błąd Sullivana, Sullivan napędza się bardzo szeroko, będzie chciał od razu odpowiedzieć liderowi bydgoskiej drużyny i robi to w tym momencie, przytrzyma krawężnik Ryan Sullivan i wykorzystał tę sytuację. Bardzo blisko siebie czterej żużlowcy. Teraz Jonsson bardzo szeroko napędza swój motocykl, ale chyba jeszcze nie teraz. Ależ kopia tego, co zrobił przed chwilą Sullivan. Teraz Jonsson blisko krawężnika będzie wychodził z tego drugiego łuku. I on na prowadzeniu, ale Sullivan konsekwentnie bardzo szeroko, jakby zapomnieli o krawężniku wszyscy żużlowcy. Jedzie szeroko także i Chrzanowski, i Ward, a to już ostatni łuk. Jonsson na prowadzeniu, walczy jeszcze Chrzanowski z Sullivanem, ale Sullivan tę walkę wygrał. Trzeci Chrzanowski, czwarty Dersi Ward. Mówiliśmy, że to będzie gorący wieczór w Bydgoszczy, nie tylko dlatego, że to lato i wakacje. Są emocje, na które czekaliśmy. Jonsson przed Sullivanem, Chrzanowskim i Wardem. Bydgoszczanie po raz pierwszy po siódmym wyścigu obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Tak, najgorzej tutaj w tym wyścigu miał Ward, który startował z trzeciego pola i on po przegranym starcie niewiele mógł zrobić. Bardzo dobrze wyszedł Sullivan ze startu, Andreas Jonsson zupełnie spokojnie w pierwszej fazie biegu nie pokazywał się Sullivanowi. Następnie zaatakował, walka była rewelacyjna. Wykorzystał również to wszystko Tomasz Chrzanowski, który przyjechał jako trzeci. Bardzo dobrze już widać, że z biegu na bieg Tomasz się rozkręca, jedzie coraz lepiej, a tutaj walka Sullivan bardzo szeroko pojechał przy bandzie. Jonsson blisko krawężnika, świetne wyjście prawie na prostym motocyklu, bardzo duża prędkość, a tutaj Sullivan bardzo daleko pociągnął prostą, wszedł pod Jonssona, bardzo bliziutko, blisko krawężnika, wyszedł na pierwsze miejsce, tym samym odwdzięczył za chwilę się Jonsson, który no, zauważył, że można jechać, pojechał szerzej, rewelacyjny wyścig. Ciekawie to się zapowiada. Albo ciekawie, nam się robi, panie Filipie. Tak fantastycznie anonsujesz, że nie wiem, co odpowiedzieć. Jednak ogólnie, konkretnie, tak to się robi właśnie. Mieliśmy żużlowców. Panowie operatorzy za chwilę do nas dołączą. Znakomicie. Zapraszamy, zachęcimy. Nie krępujcie się, panowie. To jest ten moment. Mieliśmy żużlowców, mieliśmy przedstawiciela środowisk naukowych. No to teraz może dziennikarze. Hubert Malinowski, Łukasz Będz z nami, czyli front bydgoski kontra front toruński. Panowie, to jest niepowtarzalna okazja, jedyna tak w swoim rodzaju. Jeżeli kiedykolwiek chcieliście sobie coś powiedzieć na temat animozji toruńsko-bydgoskich i odwrotnie, to jest okazja. Dzielą was kilometry, macie pełną swobodę wypowiedzi. Dzień dobry, Hubert. Dzień dobry państwu. Chyba cześć, dzisiaj. Łukasz. Cześć, kochany. Dzisiaj chyba pytanie, Hubert, do ciebie, w której jesteście lidze, nie ma absolutnie żadnego sensu. Apator nigdy nie spadnie. Apator właśnie nigdy nie spadł. Teraz dopiero zmieniona została nazwa. Jak tam, Hubert? Bardzo jest mi przyjemnie widzieć ciebie. Witam bardzo serdecznie państwa i wszystkich w studio. Filipa, Marcina i całą ekipę, która stoi też za kamerami, Artura Kowalskiego i całe to grono, z którymi wami miałem wielką przyjemność też pracować. Nie co prawda przy tym meczu, bo ja byłem chyba wtedy na innym meczu, ale kapitalnie było usłyszeć czy Huberta, czy Piotra Barona w takim anturażu. Naprawdę świetnie się oglądało te obrazki. Przyznam szczerze, że oglądałem dopiero tylko ten ostatni bieg, bo właśnie dojechałem na mecz do Rybnika. Łukasz, potrzebujemy podkręcić temperaturę. Ile razy nazywałeś Huberta tyfusem?
Nigdy, nawet kiedyś na 30, naprawdę. Żartuję, podpuszczam. Kiedyś, ja mogę wam zdradzić, że od Łukasza Bęca właśnie na moje 30 urodziny dostałem okazały puchar z plakietką Rider of the Night. Także te bydgosko-toruńskie relacje wcale nie muszą być złe. Ja zresztą muszę się przyznać, zresztą kibice żużlowi to wiedzą, że przecież pracujemy na meczach żużlowych tak jakby czy z Łukaszem, czy z Filipem, czy z Marcinem. My jesteśmy z różnych miast. A ja miałem jakąś taką dobrą rękę do tych ludzi z Torunia, bo przecież i Tomasz Bajerski, który teraz jest bardzo cenionym komentatorem, czy choćby Piotr Baron, z którym komentowaliśmy ten mecz w roku 2009, to były nasze takie bydgosko-toruńskie duety i z tego, co mówili kibice, a kiedyś ten internet nie był jeszcze tak hejtem zarzucony jak dzisiaj, to całkiem nieźle to wychodziło. Zgodzę się z tym. Rzeczywiście to był puchar, kiedyś jako mechanik pracowałem u Hansa Andersena, którego też pozdrawiam. Oczywiście on na pewno nic nie rozumie, jeżeli to ogląda. Ale zawodnik jeżdżący w Anglii w każdym spotkaniu, na koniec tego spotkania otrzymywał taki pucharek. Nie czy zdobył najwięcej punktów, ale wedle takiego wewnętrznego głosowania był rzeczywiście jeźdźcem wieczoru i taki pucharek do Huberta lat temu, nie będziemy przypominać ile, powędrował. Sprawdzaliśmy kiedyś tylko sobie, to oczywiście my jesteśmy Krzyżacy, Częstochowianie to medaliki, czy niestety mówiąc właśnie o tyfusie jako o bydgoszczaninie, tej frazy starałem się nie używać. Sprawdzaliśmy tylko kiedyś, pamiętam, w encyklopedii, czy po prostu w historycznych książkach, że wzięło się to powiedzenie dosyć takie nieciekawe, że kiedyś właśnie przez te tereny Pomorza, Bydgoszczy przeszła epidemia takiej choroby, ale oczywiście to było gdzieś przygarnięte przez kibiców. No i dzisiaj w tym roku 2020, roku dziwnym, będziemy mieli derby Pomorza. Chyba nawet po 7 latach przerwy. Hubert, ty pamiętasz jakąś najbardziej taką zadziwiającą akcję kibicowską? Bo jak gdzieś tam zerkałem, czytałem, to wyczytałem, że raz tą waszą łuczniczkę przebrali w barwy toruńskie. A z innych historii znasz takie właśnie jakieś smaczki? No znam choćby z autopsji, bo ja tutaj pan doktor się wcześniej wypowiadał, ja też jeździłem pociągiem na mecze i też oglądałem te mecze w klatce, z tym, że nie na stadionie w Bydgoszczy, a na stadionie w Toruniu. Najciekawsze tak naprawdę to były zawsze spacery z dworca głównego PKP w Toruniu na stadion żużlowy Apatora ówczesnego, pieszo w eskorcie policji. Wtedy jeszcze nie było takiej mody i takiej inwencji, bo to, co później się działo, to naprawdę potrafiło zaskoczyć każdego. Do dziś się zastanawiamy, jak kibice z Torunia byli w stanie przechodzącego przez rzekę w Bydgoszczy, ci, którzy byli w centrum Bydgoszczy, wiedzą, co to jest za posąg, statuetka umieszczona na takiej linie nad brdą. Jak oni byli w stanie ubrać go w szalik toruńskiego klubu, bo teoretycznie nie ma prawa tam nikt dojść. Nie wiem, czy oni to jakąś wędką zrobili z mostu, czy jakim innym sposobem. W każdym razie udało się to zrobić. No a bydgoscy kibice rewanżowali się na przykład też wymianą tabliczek z nazwami ulic wokół stadionu w Toruniu. Także w dniu meczu derbowego zdarzało się tak, że kibice w Bydgoszczy albo w Toruniu budzili się i nie poznawali swojej okolicy, bo okazywało się, że mieszkali na zupełnie innej ulicy, a to był dowcip kibiców jednej bądź drugiej drużyny. No dobrze, panowie. Łukasz, tak szczerze, gdyby zaproponowano ci funkcję prezesa Polonii Bydgoszcz, przyjąłbyś? Szach i mat! Raczej się nie pcham. Jeżeli zaproponowano mi zdawanie licencji w klubie Polonii Bydgoszcz, to też bym się zastanowił. Raczej chciałbym być wychowankiem Torunia i uważam, że Polonia radzi sobie doskonale. Nigdy o takich rzeczach nie myślałem. Też przypomnę to, co Hubert, kiedyś jeździło się pociągami na mecze, kiedyś siedziało się z braku biletów, jeszcze zanim zaczęło się pracować przy sporcie na trybunie, czasem nie głównej, tylko trybunie obok, która z racji tego, że już nie było miejsc w klatce, trzeba było kupować bilety na stadion.
I oczywiście Tomasz Golob, którego pozdrawiamy gorąco, jak wygrywał bieg, cały stadion klaskał, wstawało się ze stadionem, klaskało delikatnie, no a potem gdzieś tam wygrażało tak za swoimi. Ale oczywiście to były zbudowane animozje, może do granic absurdu, ale uważam, że tak jak Palubas potrzebuje Gorzowa czy Unii Leszno, tak Toruń potrzebuje Bydgoszczy i vice versa. I mamy takich przypadków w historii nie tylko żużlowej, ale sportowej, że tak naprawdę możemy krzyknąć sędzia kalosz albo ty jesteś stąd czy stamtąd, ale wszystkie zespoły potrzebują siebie nawzajem, a prezesi, a zwłaszcza księgowe zacierają ręce, kiedy to przyjeżdża odwieczny rywal i można się z nim popsztykać, potykać nie tylko na torze, oczywiście w atmosferze fair play. To jest naprawdę ciekawe zjawisko i kibicowskie i takie ludzkie, bo oczywiście w redakcjach też padają żarty, skąd ty jesteś, z takiego miasta, a ty od takiego ojca, a ty od takiego. Łukasz, dlatego słowo, to jest bardzo ciekawe. Proszę. Wejdę ci, Łukaszu, w słowo. I ty, i ja, czyli kibice w Toruniu i w Bydgoszczy, znają doskonale pewną piosenkę na temat Zielonej Góry, prawda? Ej, to było niepotrzebne. Pozdrawiamy cię serdecznie. Super, ty kocham Toruń i Bydgoszczy. To wszystko zbiegało się w ten kanalik. A okolica, gdyby nie Falubas, byłaby stolica. Będę mi tutaj nucił często. Ale jedną rzecz. Popatrzcie na przykład na frekwencję na trybunach w tym meczu, który pokazujemy dzisiaj. Pełny stadion przy Sportowej w Bydgoszczy. I z tej perspektywy myślę, że niewielu to pamięta, ale warto o tym mówić, że były takie czasy, kiedy zawodnicy z Torunia pomagali zawodnikom bydgoskim i na odwrót też zawodnicy bydgoscy pomagali przygotowywać się toruńskim żużlowcom do ważnych meczów w sezonie tylko po to, żeby jak najdłużej utrzymać na poziomie Ekstraligi jedną bądź drugą drużynę, żeby te mecze derbowe były cały czas tym kołem zamachowym Speedwaya zainteresowania, to o czym mówił Łukasz, to się przekładało na frekwencję, ta z kolei na wpływy do klubowych kas, a ja myślę, że dziś z perspektywy żużla, jeśli chodzi o jego popularność, no to gdzie to budować, jeśli nie w takich miastach jak właśnie Zielona Góra, Gorzów, Bydgoszcz czy Toruń. To powinna być właśnie podstawa i to powinna być dźwignia cały czas dla tej dyscypliny. Absolutnie, Hubert Malinowski, tak. Łukasz Bendz, dziękuję panowie. Jeszcze z wami dziękuję. Się połączymy. Ja się spodziewałem tego, że jednak w ciebie uderzą nasi koledzy. No byliśmy na to przygotowani na taki wariant. Przypominamy, że jesteśmy aktywni także na YouTubie. Za pośrednictwem czatu na żywo możecie państwo brać udział w dyskusji. Mogą państwo także zadawać pytania naszym gościom. O te pytania apelujemy, no bo to jest zawsze ciekawy głos w naszych dywagacjach. Głos państwa. Kolejne biegi przed nami. Zapraszamy. Pierwszy z Torunian na starcie to w kasku żółtym Chris Holder, który wystartuje z trzeciego pola, a z pierwszego pojedzie Robert Kościecha. No i ciekawe, czy tym razem to Robert Kościecha wykorzysta atut startu z tego najlepszego zdecydowanie do tej pory pola startowego. Przeanalizujmy szybko. W pierwszym wyścigu 3 punkty, w drugim wyścigu 3 punkty, w trzecim wyścigu 2 punkty, dalej 3, 2, 3, 2. No i teraz wychodziłoby na to, że 3 powinny być, a więc nigdy niżej niż drugie miejsce zawodnicy z pierwszego pola nie spadali. Nawet jak w twardym torze zawsze pierwsze pole będzie zdecydowanie najlepsze, najgorsze będzie trzecie pole, gdzie tym torem przejeżdżają wszyscy, oni odgarniają zupełnie tą luźną nawierzchnię i tam się koło po prostu ślizga ze startu, bardzo ciężko zaprzeć się o cokolwiek. Kościecha, Łużkowski, Holder, Sajfuddinow, wyścig 8. Tym razem zaspał na starcie Robert Kościecha, Buczkowski fantastycznie dołącza do niego od razu Sajfuddinow i mają sporą przewagę bydgoszczanie, ale teraz mknie Chris Holder w kasku żółtym za parą bydgoskiej Polonii i mknie bardzo, bardzo szeroko, nabierając prędkości, ale ja mam wrażenie, że tu w Bydgoszczy jest taka sztuczka zastosowana, że szeroko jedzie się na pierwszym łuku, a wyjście z drugiego łuku powinno być nieco ciaśniejsze. Zobaczmy, czy to już zauważył Chris Holder. Zdecydowanie tak i teraz przy krawężniku próbuje wyprzedzić Krzysztofa Buczkowskiego.
ale Puczek, jak mówią na niego kibice w Bydgoszczy, zorientował się i przymknął do krawężnika rywala z Torunia. To będzie najciekawsza walka z pewnością, bo teraz będzie musiał pilnować krawężnik Krzysztof Łuczkowski, aby nie dać się wyprzedzić Chrisowi Holderowi. Z przodu mknie Emil Sajfutdinow, teraz Holder po zewnętrznej wyprzedzi chyba Łuczkowskiego. Czy tak się stanie? Nie odpuszcza Łuczkowski ani na centymetr, ale szybszy miał motocykl Chris Holder i na ostatnim łuku z 1-5 zrobił 2-4 dla Unibaksu Toruń. Jakże cenne to punkty. Zadowolony i spokojny Sajfutdinow, jakby w ogóle nie wiedział, co działo się za jego plecami, zdobył 3 punkty. Holder ostatecznie 2, Łuczkowski 1. Kościecha w tym wyścigu był tylko tłem dla pozostałych żużlowców. Tak, Sajfutdinow bardzo dobrze ze startu wyjechał. Holder próbował się tutaj włączyć, ale też za bardzo nie mógł nic zrobić. Robert Kościecha pojechał fajnie ze startu, ale nic wielkiego nie udało mu się tutaj zrobić. Natomiast Holder cały czas prześladował Krzyśka Łuczkowskiego, który jechał bardzo dobrze. Holder próbował zmusić do błędu Krzysia i Krzysiek zrobił dokładnie ten błąd, o który chodziło Holderowi. Cały czas jechał przy krawężniku, zmusił Krzyśka do tego, żeby przypilnować krawężnik. Zaatakował szeroko i tutaj widać, zaczął się rozpędzać. Ten atak się powiódł, bardzo daleko prosto pociągnął Krzysiek Łuczkowski, bronił swojej pozycji. Holder nie odpuścił tutaj bardzo mocno wykontrowany motocykl, aby zjechać do krawężnika. Ściągnięcie nogi z haka, czyli obciążenie maksymalne na tylne koło, żeby złapać jak najwięcej przyczepności. Dzięki temu dowiózł 2 punkty, no i bardzo ładny bieg, oby tak dalej. Emil Sajfutdinow jako pierwszy rewelacyjnie tutaj dojechał, także jemu wielkie brawa. Natomiast oby więcej takich ataków, jak pokazał Holder. Powiem Piotrze szczerze, że jak w momentach, kiedy mówisz, że bardzo ładny bieg, to ja się zastanawiam, ja tu głos tracę, emocjonuję się bardzo, to trzeba mówić, że to był fantastyczny bieg. Moim zdaniem z całą pewnością taka walka, jak przed chwilą, co najważniejsze, fair między Łuczkowskim i Holderem przez 3 okrążenia, no to jest najwyższa światowa klasa speedwaya. Fantastyczne zawody mamy tutaj dzisiaj w Bydgoszczy. Tak, ale rewelacyjny bieg dopiero będzie. O! I tego się trzymajmy. Każdy następny będzie, miejmy nadzieję, lepszy od tego, który za nami, proszę Państwa. W wyścigu 9 zobaczymy Adriana Miedzińskiego i Ryana Sullivana, a gospodarzy reprezentować będą Tomasz Krzanowski i Andreas Jonsson. Ryan Sullivan w kasku żółtym, w białym Miedziński, w czerwonym Jonsson i w niebieskim Krzanowski. Tym razem Krzanowski z pierwszego pola startowego. Robert Kościecha w wyścigu 8 był pierwszym dziś zawodnikiem, który nie zdobył punktu, startując z pierwszego pola. No, do tej pory były to same trójki i dwójki. Krzanowski, Miedziński, Jonsson, Sullivan, wyścig 9. Tak przedstawia się rozkład pól startowych na torze w Bydgoszczy. Pewnie wyczerpany Krzysztof Łuczkowski, trochę zły. Także prezes Wojciech Stępniewski, menadżer Jacek Gajewski. No jest tutaj spora grupa tych, którzy przyglądają się wydarzeniom na torze w parku maszyn, obserwując nasze monitory. Ryan Sullivan, on już dzisiaj pojawił się na torze 3-krotnie, 2 punkty, 1 i 2. Wiszczą kibice w Bydgoszczy, ale nie do końca wiemy dlaczego. Miejmy nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli wystartować wyścig numer 9. Świetnie Krzanowski, nieco gorzej Jonsson po zewnętrznej, za to w żółtym kasku znakomicie Ryan Sullivan. Jonsson jest ostatni, Sullivan już wyprzedził Krzanowskiego, a Jonsson chyba w tym momencie wyprzedza Adriana Miedzińskiego, choć nie, to Miedziński wyprzedza Krzanowskiego, ale zrobiło nam się tutaj bardzo ciekawie, przetasowało się to wszystko na odcinku 100, może 150 metrów i teraz to Torunianie prowadzą na 5-1. Sullivan, za nim Miedziński, trzeci jest już Andreas Jonsson, przespał zupełnie te pierwsze 2 okrążenia. Tomasz Krzanowski, który po świetnym starcie spada coraz niżej w stawce, jest już na końcu, a teraz Jonsson nabiera prędkości po zewnętrznej. Sullivan niebezpiecznie przejechał przed Adrianem Miedzińskim. Ciekawe, czy Szwedowi starczy dystansu, bo to już ostatnie okrążenie, zasypany tam przez to, co wylatuje spod tylnych kół motocykli, 2 Torunian.
Johnson atakuje Miedzińskiego, ale na nic zdają się te ataki. Sullivan, 3 punkty, 2, Miedziński, 1, Johnson i zupełnie pogubiony gdzieś po świetnym starcie Tomasz Chrzanowski bez punktu w tym wyścigu, a więc 5 do 1 wygrywa Unibax i znów mamy remis po 27. Tak, po raz kolejny bardzo ładny wyścig, świetnie ze startu pojechał tutaj Sullivan, Andreas Johnson, Tomasz Chrzanowski świetnie z pierwszego pola. Najgorzej pojechał Adrian Miedziński ze startu, który wykorzystał zaistniałą sytuację na torze, gdzie będzie dalej. Sullivan pojechał bardzo szeroko, wyprzedził tutaj, za chwilkę będziemy mogli zobaczyć Tomasza Chrzanowskiego. Tomasz bardzo fair zachował się tutaj, zostawił miejsce. Także nie było żadnego zagrożenia. Bardzo szeroko pojechał jeszcze Johnson. Tomasz Chrzanowski zorientował się, że wszyscy jadą szerzej. Przez moment odjechał, wjechał tutaj Adrian Miedziński, który wyprzedził dwóch bydgoszczan. Sullivan w zasadzie jechał swoje. Miedziński pokazuje, że jest bardzo szybki dzisiejszego dnia. Świetnie przy krawężniku. Tutaj to było niebezpieczne. Dokładnie, musiał aż przyhamować, takiej prędkości dostał. Być może przy krawężniku tworzy się taki gumowy pas, po którym zawodnicy jeżdżą bardzo szybko. Sullivan w zasadzie pokazał, że i po zewnętrznej, i po wewnętrznej ten motocykl jego pasuje bardzo dobrze, oczywiście po wygranym starcie i tak jest najłatwiej, ale Adrian Miedziński pokazał, że naprawdę można powalczyć. Przez moment miałem wrażenie, że torunianie się nie zrozumieli, ale w tej chwili też rozmawiają pomiędzy sobą, także z całą pewnością wyjaśnią sobie tą sytuację i oby tak dalej. Antonio Lindbeck, Dersi Ward, Marcin Jędrzejewski i Adrian Miedziński. Tak ustawieni są od wewnętrznej części toru. 27 do 27. No i zobaczymy, czy po 10 wyścigach przed tą dłuższą przerwą regulaminową, jeśli takowa w ogóle będzie, któraś z drużyn będzie miała komfort prowadzenia w całym meczu. Bardzo dobrze Dersi Ward ze startu, ale fantastycznie także Antonio Lindbeck, ależ go teraz pociągnęło na motocyklu, wykorzystał sytuację Antonio Lindbeck, który przegrał troszkę start, ale później pojechał fantastycznie, ale na wyjściu z drugiego wirażu fantastyczny manewr dwójki torunian z lewej i z prawej strony wyprzedzili Antonio Lindbecka, Adrian Miedziński i Dersi Ward i znów podwójne prowadzenie żużlowców Unibaxu. Bardzo szeroko jadący teraz Lindbeck stracił tylko dystans. Mam wrażenie, że coraz lepiej przystosowani do tego bydgoskiego toru są żużlowcy z Torunia i to oni z wyścigu na wyścig zdobywają przewagę, ale teraz Lindbeck nie daje za wygraną. Będzie próbował odbić to, co zabrali mu żużlowcy Unibaxu. Bardzo blisko siebie jadą jednak Ward i Miedziński. Lindbeck bardzo szeroko, bardziej jadący za Wardem, ale teraz pod łokieć Miedzińskiego wchodzi Antonio Lindbeck. Wychodzi na drugie miejsce. Czy odbije mu je Adrian Miedziński? Nie, ale znów mieliśmy fantastyczną walkę zakończoną zwycięstwem tego oto młodziutkiego Australijczyka, Dersiego Warda, który chciał się cieszyć z podwójnego zwycięstwa, ale właśnie się zorientował, że 2 punkty zdobył ostatecznie Antonio Lindbeck, Adrian Miedziński 1 bez punktu, Marcin Jędrzejewski, Unibax wygrywa 4-2 i po 10 wyścigach prowadzi różnicą 2 punktów. Tak, po raz kolejny świetny wyścig, mnóstwo walki, bardzo dobrze ze startu wyszedł w kasku białym Ward, on pojechał od razu szeroko, Adrian Miedziński pojechał bliżej krawężnika, wmieszał się pod Antonio Lindbecka, Ward pojechał szeroko, on się tam rozpędził, nabrał prędkości, wyprzedził Antonio Lindbecka, przy krawężniku wykorzystał to Adrian Miedziński i torunianie wyszli na 5-1, po czym Antonio Lindbeck zaczął odrabiać straty, próbował blisko krawężnika, następnie próbował dość szeroko się rozpędzać i wykorzystał tutaj właśnie ten manewr, gdzie Adrian Miedziński po prostu się zagapił, czekał na Dersi Warda, wykorzystał to Antonio Lindbeck, pod czym się Adrian zorientował, nie za wiele mógł tutaj zrobić, spróbował jeszcze do krawężnika, ale Antonio Lindbeck też pojechał swoje, cały czas jak widzimy głowa, kontrolował to, co się dzieje na torze i dzięki temu przyjechał drugi, a oby takich wyścigów było więcej. Wiemy już, że nie będzie długiej przerwy, a więc tylko równanie toru i wrócimy do rywalizacji. Dersi Ward musi być zadowolony. Do tej pory 8 punktów w 4 startach na jego koncie. 2 biegowe zwycięstwa.
fantastycznie spisuje się Australijczyk i jak widzimy jest liderem swojej drużyny. Zresztą jego rodak, dużo bardziej doświadczony Ryan Sullivan, także 8 punktów. 8 Adriana Miedzińskiego. Bardzo wyrównane są te zdobycze punktowe żużlowców Unibaksu. A w bydgoskiej Polonii tutaj już takiego komfortu Zenon Plech nie ma. Sajfuddinow 9, Jonsson 7, Lindbeck 6, Buczkowski 4 i później długo, długo nic. Chrzanowski, Jędrzejewski i Woźniak po jednym. Nie będzie żadnego błyskotliwego zagajenia z mojej strony. Od razu goście. Tak, także się nie martw, od razu goście. Marcin Jędrzejewski, Robert Kościecha są z nami. Witamy was, panowie, ponownie. Nie da się ukryć, że bohaterami tamtych wydarzeń byliście takimi dyskretnymi. Robercie, ciężko tam tego dnia się rywalizowało. Tak, na pewno ciężko. To był dla mnie w ogóle ciężki sezon, bo w maju złamałem nadgarstek i gdzieś musiałem wracać po tej kontuzji. Później w czerwcu, na początku czerwca zmarł mój ojciec, który mnie zawsze gdzieś tam trzymał sportowo i nie mogłem psychicznie dojść do siebie. Więc to dla mnie był bardzo ciężki sezon. W Bydgoszczy zawsze się trudno jeździło, bo my byliśmy przyzwyczajeni w Toruniu na przyczepnych torach jeździć. Tam bardzo twardo zawsze było. Więc pamiętam przed tymi derbami, jak w Toruniu na bardzo twardej nawierzchni trenowaliśmy parę razy, żeby się dostosować do tych ciężkich warunków, które były. No ale jakoś się udało. Później zobaczymy wynik, przybliżył nas do wejścia do finału. Marcin, ja mam z kolei pytanie do Marcina Jędrzejewskiego. Dla ciebie to był trudny sezon, bo ty chyba przechodziłeś wtedy z juniora na seniora. Tak, to był mój pierwszy sezon w gronie seniorów i dlatego nie był to lekki sezon. Tym bardziej, że jeszcze było u nas chyba bodajże, o ile dobrze pamiętam, dwóch zawodników nas i to mecz ktoś po prostu wylatywał. No było ciężko się przebić i stąd dlatego naprawdę ciężki sezon i no nie było to łatwe wejście w gronie seniorów. Dobrze, ty mówisz, że tam trzeba było walczyć o skład. Czy znasz jakiegokolwiek żużlowca? Może ty jesteś takim żużlowcem, któremu walka o skład pasuje? Czy nie znasz żużlowca, który powie, że fajnie, jak jest rywalizacja w drużynie, jest, nie wiem, 9 chłopa na 6 miejsc w składzie? Myślę, że 9 chłopa, jak jest w drużynie, to najlepsza jest integracja, a nie walka o skład. Bo takiego zawodnika nie znam, któremu by to na dobre wychodziło, bo każdy ma mieć komfort psychiczny, że jedzie w meczu, tak, i na treningach skupiamy się na ustawieniu sprzętu, a nie w włożeniu się po płotach. No myślę, że Robert tu się ze mną zgodzi, że tak to powinno wyglądać, tak. Każdy, kto ma skład pewny, może skupić się, żeby dostosować motocykle jak najlepiej dokleić do toru, a nie po prostu, żeby wygrać na treningu z przeciwnikiem, a w meczu wtedy wychodzi zupełnie wszystko w inną stronę. W tym spotkaniu mieliśmy dwóch talenciaków, Emila Sajfuddinowa w Polonii, Darcy'ego Warda w Toruniu. Marcin, za chwilkę do Roberta. Czy ty już wtedy widziałeś, że Emil może zrobić taką karierę? Bo to wtedy był dwukrotny mistrz świata juniorów. Czy byś nie przypuszczał, że ten rozwój będzie szedł tak harmonijnie, Marcin? Znaczy, no to było wiadomo, że Emil jest wielkim talentem, tak? Bo ja go znam, można powiedzieć, od pierwszych dni, kiedy on przyszedł do Bydgoszczy. I widzieliśmy po prostu, co on robił, bo Andreas Jonsson go polecił, ponieważ on był na jakichś zawodach w Rosji i chłopak znikąd woził po prostu po płotach, rozprowadzał jak chciał Andreasa Jonssona, tak? I on był po prostu w szoku, że takie coś się mogło wydarzyć, że kto to w ogóle jest Emil Sajfuddinow. I on go, można powiedzieć, polecił, wprowadził do treningach, sparingach i w ogóle no to był po prostu szok. On był, można powiedzieć, no jest talentem pierwszej kategorii, tak? I poza tym idzie, sprzęt miał również od początku bardzo dobry. No i jego treningi były na pewno bardzo ciekawe, ponieważ jak to młody Rosjanin, tak? Przyjechał do Polski, chciał się pokazać i nie zawsze mu to wychodziło, tak? Na wyjściu z łuku, a jego dzwony były takie, że motocykla nie dało się wprowadzić na kołach, tylko po prostu trzeba go było znosić. No tak. Tym bardziej, że on już miał, no, tak jak powiedziałeś, tytuły mistrza świata juniorów i bodajże w tym momencie już chyba, w którym ten mecz leciał, on wygrywał jakieś Grand Prix, dlatego no... W tym sezonie zdobywał brązowy medal, tak. Tak. Dokładnie. Robert, Polonia miała Sajfuddinowa, wy Darcy'ego Warda, 16
lat. On już wtedy pokazywał poza torem taką rogatą duszę. Ciężko go było okiełznać, bo wiemy, co się w późniejszych latach działo, ale czy już w wieku 16 lat trzeba go było tam trzymać krótko, bo chłop wychodził oknem z hotelu. No prawda, prawda. No, chłopak, charakter z Australii, który totalny luz, przelatywał z Anglii, pamiętam, w cudzysłowie z reklamówką i z reklamówką wyjeżdżał. Chłopak, który przelatując do Anglii na początku mieszkał gdzieś tam w jakimś kempingu, później w Toruniu zobaczył w ogóle inny świat, tak? Bo zobaczył te pełne trybuny, gdzie w Anglii, czy w Australii tego nie było widoczne w ogóle. Niesamowity talent. Pamiętam, jak na pierwszym treningu dostał motocykl od Ryana Sullivana bodajże, czy od jakiegoś chłopaka, już dokładnie nie pamiętam. I nasi juniorzy mówili, jak to jest w ogóle, tak? Więc wziął ten motocykl, przejechał sobie dwa kółka i zaczął tych naszych toruńskich juniorów objeżdżać jak chciał, tak? Bo to jest tak samo jak Sajfudinów. Ja w 2006 roku jeździłem wtedy w Bydgoszczy, gdy on został sprowadzony do Bydgoszczy i jak Marcin mówił, no ramy były gięte, ale on mieszkał w taki przy klubie, hotel taki był. On tam mieszka i on zawsze chciał płyty czy kasety z nagraniami, jak Tomasz Golop jeździ w Bydgoszczy. I on niego podpatrywał się, te ścieżki uczył się. I kiedyś pamiętam, w którym roku powiedział, teraz już wiem, jak się w Bydgoszczy jeździ. I od tamtego momentu zaczął naprawdę śmigać niesamowicie, a Ward, no to jest talent z krwi i kości, który chyba został urodzony na motocyklu, bo obojętnie na jakim torze, na jakim motocyklu wyginał takie rzeczy, że aż nam Polakom to się nie śniło. Skąd taką chłopak w takim młodym wieku, taką może mieć technikę, ale niesamowity talent, ale z drugiej strony tą cudzysłowną, ten łańcuch, bo trzeba mu krótko trzymać, ale i tak się zrywał z niego. Życie, Robert, a historia toruńsko, przepraszam jeszcze Marcin, jasne, toruńsko-bydgoska, ty się nie bałeś przychodzić do Polonii Bydgoszcz, będąc kojarzony z Toruniem? W sensie, chodziło nie. Ci po głowie takie myśli, nie, po co później na mieście mieć się jakieś kłopoty? No, każdy wie, jak to jest, przez ten internet wszystko gdzieś tam zawsze jest taka niepewność, ale ja odchodziłem, przychodziłem do Bydgoszczy jeżdżąc 3 lata w Gdańsku, więc animozy troszeczkę mniejsze były, ale przyjeździłem w Toruniu, i mieszkając w Toruniu, to też nieraz się zdarzało na ulicy jakieś tam przykre incydenty. I tak samo, gdy się jedzie w innym klubie. No, większość kibiców to rozumie, ale zawsze jest tam gdzieś garstka, która gdzieś ma swoje zdanie. To też trzeba uszanować. I to są rola kibica i to wszystko. No. To jest nasz zawód, nasza pasja. Gdzieś tam patrzymy, gdzie możemy mieć lepsze warunki do rozwijania swojej kariery i każdy to wykorzystuje. No. Można dzisiaj powiedzieć, dlaczego Marcin odszedł z Krosna, do Krosna, gdzie to jest 500-600 km od miejsca jego zamieszkania, gdzie klub ma pierwszą ligę u siebie za płotem, ale jednak no, zdecydował się na dalsze ruchy. Chyba przez to, że tam gdzieś może się więcej lepiej rozwijać na tej zasadzie, ja tak myślę, taką mam nadzieję. Pytanie z naszego czatu, bo to jesteśmy winni widzom. Arkadiusz Cisek zauważa, że kibice z Bydgoszczy i Torunia teraz, aby zobaczyć Ekstraligę, muszą jechać do Grudziądza. Sytuacja, która jeszcze 10 lat temu była nie do pomyślenia. No i prosi panów, abyście się odnieśli do tej wypowiedzi. Kto by pomyślał, że GKM w waszym regionie będzie najmocniejszą drużyną w 2009 roku? To na północy Grudziądz będzie w Ekstralidze. To ja może ja zacznę na początku. No, my, jak w Grudziądzu teraz pracuję, to na wiosnę mieliśmy takie zebranie, jeżeli chodzi o regulaminy. I my akurat jako Grudziądz zostaliśmy w jednym pokoju, a z drugiego pokoju został zaproszony klub z Bydgoszczy i z Torunia z pierwszej ligi. I sami się śmialiśmy właśnie, że byliśmy w tym pomieszczeniu, gdzie były zdjęcia samej Polonii Bydgoszcz i Torunia ekstraligowa, a Grudziądz gdzieś tam był w drugiej, pierwszej lidze. Dzisiaj to się zmieniło. No, przecież Grudziądz to był klub, który powstał na zapleczu Stali Toruń kiedyś w 70-tych latach, gdzie mój ojciec jeździł. A dzisiaj, no, na dzień dzisiejszy jeździ w Ekstraklasie i kiedyś nie było to do pomyślenia. Mhm. Marcinie? Ja mogę powiedzieć to, co Robert. No, to było kiedyś po prostu nie do pomyślenia, tak? Bo Grudziądz zawsze leciał albo w drugiej lidze jeździł, albo w pierwszej lidze. I tak to było na przemian, bo Ekstraliga zawsze była w Toruniu i w Bydgoszczy, tak? I te słynne derby. No ale widać, że w Grudziądzu to, no, są na pewno poukładani ludzie, działacze, tak? I zatrudniają bardzo dobrych ludzi, którzy to wszystko jakoś spinają i małymi krokami z drugiej ligi, tak? Dopijali się do pierwszej ligi, później z pierwszej ligi weszli do Ekstra i no,
myślę, że tej ekstra zagoszczą na dużo dłużej, tak? Bo naprawdę, no, klub jest prowadzony profesjonalnie, zawodników mają bardzo dobrych i nic tylko robić dobry wynik. Wszystko do tego mają, także chłopaki trzymać gaz, pan Robert, żeby ich dobrze motywował i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdobywali medale. Jeszcze jedno szybciutko pytanie. Marcin, bo ja pamiętam przy okazji derbów ziemi lubuskich rozmawiałem z Pawłem Chlibem, który jeździł w Stali Gorzów i on powiedział, że nigdy nie przeszedłby do Falubazu Zielona Góra, a taką ofertę by miał. Ty też byłbyś taki kategoryczny, że w latach świetności nigdy byś nie przeszedł do Torunia? W tym przypadku. Jak na złość zerwało. Jak na złość. A tak klasyka gatunku. Marcin wyciągnął wtyczkę. Nie odpowiadam. A jak mnie słychać może? To świetnie. Jesteś. To jest, to tak jak mój kolega odnośnie tej rozmowy, to tak pół żartem, pół serio. Coś przerywa nam Marcin. Oj, nie pogadamy. Nie tym razem. Marcin Jędrzejewski, Robert Kościecha. Uda nam się jeszcze na chwilę? Nie. Powracając do Filipa, nie zgodzę się trochę, że derby toruńsko-bydgoskie są troszeczkę słabsze od Zgorzowa z Zielonej Góry, bo patrz, teraz końcówka, może trochę tak, ale sytuacja w latach, gdzie ja jeździłem, gdy zaczynałem karierę w 90-tych latach i 2000-tych, naprawdę to były derby, ludzie na drzewach siedzieli i jak były te derby, to każdy na to czekał i to naprawdę były emocjonujące zawody. U nas więcej siedzieli. Więcej drzew było. Każde wejście tak się kończy. Na końcu jest uderzenie w Filipa. No. No, ale ja nie mam nic przeciwko temu, jestem, żeby ten scenariusz dalej tak przebiegał. Dobrze, dziękuję panowie. Kolejne biegi przed nami, żeby nie zaciąć. Żeby nie zaciąć. Widzimy już zawodnicy pogonieni przez swoich menadżerów i trenerów na 37 sekund przed startem. Powoli się na nim ustawiają. Jako pierwszy Krzysztof Buczkowski zameldował nam się tutaj. On pojedzie wspólnie z Tomaszem Chrzanowskim z drugiego i czwartego pola startowego, a goście to Robert Kościecha i Ryan Saliba. No, raz już Robertowi Kościesze nie udało się wykorzystać atutu pierwszego pola startowego. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Bydgosko-toruńska publiczność w Parku Maszyn. W pierwszych rzędach bydgoszczanie, gospodarze. Kościecha, Chrzanowski, Saliwan i Buczkowski. Wyścig 11. I tym razem Robert Kościecha, ale fantastycznie. Buczkowski wykorzystał to, że pozostali i wszyscy pojechali na zewnętrzną. On jest na prowadzeniu, rozpędza się bardzo mocno Ryan Saliwan. On po szerokiej, jego śladem próbuje teraz pojechać także Tomasz Chrzanowski, ale Chrzanowski jest jeszcze sporo z tyłu za dwójką Unibaxu. Buczkowski z przodu, ale Saliwan tutaj na pewno będzie chciał wyprzedzić bydgoszczanina. Saliwan spojrzał teraz nie w tą stronę, co trzeba. Robert Kościecha, znów bardzo szeroko Ryan Saliwan. No i czy teraz wyprzedzi Buczkowskiego? Jeszcze nie, a jednak na tym wejściu w drugi wiraż przedłużył prostą Australijczyk i on jest na prowadzeniu, choć odpowiada fantastycznie Krzysztof Buczkowski. Jakby wiedział Ryan Saliwan, co trzeba robić teraz. Buczkowski bardzo szeroko, nie zostawił miejsca Saliwanowi, a ten pod łokieć bliżej krawężnika. Chyba myślał Krzysztof Buczkowski, że nie uda się krawężnika przytrzymać Saliwanowi. Jakże się mylił, widzieliśmy przed chwilą. Saliwan dzisiaj dzieli i rządzi na torze w Bydgoszczy. Fantastycznie zwycięża w wyścigu 11, za nim Buczkowski z jednym punktem, Robert Kościecha z kolejnym zerem dzisiaj, trzecim już Tomasz Chrzanowski. 4-2 dla gości, którzy powiększają swoje prowadzenie. Teraz jest już 35-31. Cieszą się też kibice Unibaxu. Tak, świetnie ze startu pojechał Robert Kościecha, który wypchnął Tomasza Chrzanowskiego, a wykorzystał to rewelacyjnie Krzysiek Buczkowski, który pojechał przy krawężniku, objął pierwszą pozycję, Ryan Saliwan bardzo szeroko, niczym Tomasz Golob tutaj na bydgoskim torze, zaczął się rozpędzać, przeszedł dwóch zawodników, których tu w tej chwili widzimy, następnie cały czas próbował wyprzedzić Krzyśka Buczkowskiego, męczył go, nękał, cały czas szeroko, przepraszam, Krzysiek
Wojciech zrobił w końcu błąd, Sullivan cały czas, zewnętrzna, wewnętrzna, Krzysiek w zasadzie nie wiedział, gdzie Sullivan wjedzie, pojechał szeroko, a tu jest ten moment, Sullivan pojechał do krawężnika, złapał równie przyczepność, tutaj kolejny łuk blisko krawężnika, nie popełnił błędu, nie pojechał szeroko, dzięki temu przejechał jako pierwszy, ale to jest doświadczenie właśnie Sullivana, który nękał, zmusił do błędu Krzyśka Buczkowskiego, był szybszy, bo było widać, że był szybszy, a potrzeba było tylko błędu. Gdyby Krzysiek Buczkowski jechał swoje, najprawdopodobniej to, co w pierwszej fazie wyścigu, dojechałby jako pierwszy najprawdopodobniej. Przypomina mi się pierwszy wywiad dzisiaj przeprowadzony przez Sebastiana Parfianowicza. Usłyszeliśmy wtedy, że większość ekspertów, dziennikarzy, niemal 90% jako faworyta tego spotkania typowało przed jego rozpoczęciem bydgoską Polonię. Ciekaw jestem, czy te typy w trakcie meczu się zmieniały, no ale wszystko jest jeszcze możliwe, bo 4 punkty można odrobić jednym podwójnym zwycięstwem w jednym wyścigu, a w wyścigu 12 zobaczymy parę gości australijską, Dersiego Warda oraz Chrisa Holdera. Holder w kasku żółtym przed momentem na naszych ekranach, a gospodarzy reprezentują w kasku niebieskim Szymon Woźniak, a więc zostawia sobie Zenon Plechę, Mila Sajfuddinowa na wyścigi nominowane i Woźniak wystartuje z Antonio Lindbeckiem. Myślę, że liczy Zenon Plech tutaj na remis w tym wyścigu, zostawiając sobie jedną szansę na start dla Emila Sajfuddinowa w biegach nominowanych. Być może, że tak. No, Emil jedzie doskonale i warto go zostawić na pozostałe wyścigi, chociaż no, w tej chwili w sumie może pojechać Woźniak. Być może zaskoczy tutaj na tym torze i naprawdę pojedzie wybornie w tym wyścigu. Za chwilę zobaczymy. Na pierwszym polu startowym ustawia się młody zawodnik bydgoskiej Polonii. No, kto wie. Po wygranym starcie może naprawdę dojechać na czołowych. Startował już całkiem nieźle, na 10 miejscu zakończył finał indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Szymon Woźniak, a to młodziutki jeździec. No i proszę, ze startu Szymon Woźniak, Antonio Lindbeck jest obok niego, troszkę zamknięty był tam w kasku białym Darcy Ward. Chris Holder teraz wdziera się między dwójkę bydgoszczan. Czy Szymon Woźniak jest już na tyle objeżdżony na bydgoskim torze? No proszę, kto by pomyślał? Woźniak na czele, teraz Lindbeck wychodzi na drugie miejsce. Holder bliżej krawężnika, ale myślę, że to był jego błąd, bo Lindbeck teraz nabiera prędkości po zewnętrznej. Szymon Woźniak ciągle na prowadzeniu. Teraz Holder wyprzedza Lindbecka. Bardzo, bardzo niebezpiecznie. Lindbeck przy Holderze. Kto będzie szybszy? Lindbeck czy Holder? Jednak Australijczyk reprezentujący Unibax. A to na naszych ekranach Szymon Woźniak, junior bydgoskiej Polonii, który jedzie na czele. Teraz za nim Chris Holder. Czy wytrzyma tę presję Szymon Woźniak? Czy wytrzyma? Nie wytrzymał Antonio Lindbeck. Wyprzedzony przez Dersiego Warda. Szymon Woźniak na czele. On zwycięża, ale będzie świętował długo ten chłopak. Proszę spojrzeć, jak się cieszy. Za jego plecami Holder i Ward. Na ostatnim miejscu chyba zupełnie nieoczekiwanie Antonio Lindbeck. No udowodnił teraz Szymon Woźniak, że warto na niego stawiać, bo radzi sobie na własnym torze z największymi światowymi gwiazdami. Lindbeck czy Holder z pewnością już do takich należą. Tak, a Woźniak rewelacyjnie ze startu, o tym co mówiliśmy, 3 punkty, Holder 2 punkty, Ward 1, Antonio Lindbeck 0, ale warto wrócić do tego biegu, bo naprawdę rewelacyjny. Woźniak perfekcyjnie ze startu, w dalszej części jechał rewelacyjnie, wybierał najkorzystniejszą ścieżkę, świetnie dopasowany. Drugi łuk szczególnie dobrze jechał, blisko krawężnika, gdzie zawodnicy mogli poatakować. Lindbeck na drugiej pozycji, Holder odebrał tą pozycję Lindbeckowi, wjechał szeroko za Woźniaka, który jechał, tak jak mówimy, bardzo dobrze przy krawężniczku. Holder pojechał szeroko, Lindbeck pojechał bliżej krawężnika, odebrał pozycję Holderowi, no i tak naprawdę wyścig zaczął się od nowa.
poza Szymonem Woźniakiem właśnie, który jechał rewelacyjnie i to z przodu. Natomiast z tyłu trwała świetna walka, gdzie Holder, Lindbeck i jeszcze Ward do tego wszystkiego się włączyli. Odbierali sobie nawzajem pozycje bardzo dobrze. Ja chciałbym tu pochwalić w tym biegu, no oprócz Szymona Woźniaka, który rewelacyjnie pojechał, Chrisa Holdera, który pokazał majstersztych i naprawdę jedzie dzisiaj rewelacyjnie. Wyścig 13 przed nami, a w tym wyścigu Adrian Mieciński i Darcy Ward, który zastępuje Wiesława Jagusia. To para Unibaxu, a gospodarzy reprezentują Marcin Jędrzejewski i Andreas Jonsson. Goście z toru pierwszego i trzeciego, gospodarze na torach drugim i czwartym. Do tej pory Unibax z tych zastępstw za Wiesława Jagusia uzbierał 3 punkty w 3 startach, a więc pewnie większego dorobku spodziewał się i Jan Ząbik, i Jacek Gajewski, a więc trener i menadżer Unibaxu. Zobaczymy, czy ten dorobek powiększy Darcy Ward. Ward do tej pory 3-2-0-3. Taki jest jego dorobek indywidualny. Wyścig 13. Przypomnij, Miedziński, Jędrzejewski, Ward i Jonsson. Proszę, jak wystartował Adrian Miedziński. Zanim bardzo blisko był przez moment Marcin Jędrzejewski, ale po zewnętrznej rozpędził się Andreas Jonsson. On teraz będzie atakował Miedzińskiego. Na ostatnim miejscu tym razem Darcy Ward. Już zobaczyli się obaj żużlowcy bydgoskiej Polonii, jak cień tam za Miedzińskim podąża w kasku czerwonym Andreas Jonsson. Teraz popełnił błąd Adrian Miedziński, od razu wykorzystał to Andreas Jonsson, ale błąd popełnia także Marcin Jędrzejewski i jest już wyprzedzony przez Darcy'ego Warda. Zatem to, co stracił Miedziński, odzyskał Ward i ciągle jest w tym wyścigu remisowo. Jonsson na czele, za nim Adrian Miedziński. Ostatnie okrążenie rozpoczynają żużlowcy. W tym wyścigu będzie potrzebne polewanie torów Bydgoszczy, bo widzimy, jak bardzo kurzy się z nawierzchni. Ostatni wiraż. Jonsson, on zwycięży. Drugi Miedziński, trzeci Ward. Tym razem mocno niezadowolony w kasku niebieskim Marcin Jędrzejewski. A cieszy się Andreas Jonsson, bo to jego trzecie indywidualne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Dla żużlowców Polonii to jednak żadna pociecha, bo remisując kolejne wyścigi meczu z Unibaxem, nie będą w stanie wygrać. Tak, ale to, co robi Jonsson na torze dzisiejszego dnia, to naprawdę warto podkreślić. Ja tutaj się przyglądam, wszystkich widzimy na torze, wyjechał w tym biegu akurat doskonale Adrian Miedziński ze startu. Ward zawalił, to było trzecie pole, także nie było czego się spodziewać. Andreas Jonsson pojechał sobie szeroko, on jest, można powiedzieć tak, mało widoczny, a doskonale jeżdżący. Naprawdę aż miło patrzeć, z wielkim spokojem jedzie na tym motocyklu, próbuje odzyskiwać pozycję. Zresztą tutaj można zobaczyć, Adrian próbował bardzo uciekać, Jonsson doskonale wjechał przy krawężniku. On utrzymał tą pozycję, automatycznie wie, gdzie są najszybsze ścieżki, świetnie je dobiera. I na to aż miło było popatrzeć. Adrian próbował jeszcze zaatakować i szerzej. I przy krawężniku niestety no, bez powodzenia. Widzimy Andreasa Jonssona i jego dorobek punktowy. Tak jak powiedzieliśmy, 3 biegowe zwycięstwa, w sumie 10 punktów. No i po 13 biegach, a więc przed wyścigami nominowanymi w Unibaxie, zdecydowanie najlepiej dziś spisujący się Ryan Sullivan, no i Australijczyk, jego rodak Darcy Ward z 10 punktami, tyle samo Miedziński, dalej Holder też dobrze punktujący, nieco słabiej dzisiaj czuje się w Bydgoszczy na torze Robert Kościecha, to widać po jego punktach. Andreas Jonsson 10, Sajfuddinow 9, Lindbeck 6, Buczkowski 6 i Woźniak 4. To niespodzianka, Chrzanowski 1 i Jędrzejewski 1, to dużo mniej. Muszę przyznać, że niezłą rękę mamy do wybierania tych meczów, bo tutaj nie trąci old schoolem w żadnej mierze. Nie jest tak, że to było nieciekawe. To jest ciekawe. Nawet bardzo. Ja lubię patrzeć na żużlowców, którzy już pokończyli karierę albo z oczywistych względów kontuzji, jak Darcy Ward, nie mogą jeździć. Patrzę na takiego Andreasa Jonssona, zdaje się, w tym roku skończyłby 40 lat, a zakończył karierę. Myślę, że swobodnie mógłby jeszcze pośmigać z kilka lat, przecież takim wyznacznikiem jest Greg Hancock, praktycznie do 50. Mamy gości?
Mamy gości, oczywiście. Hubert Malinowski, Dominik Antonowicz są razem z nami. Witamy ponownie. Hubercie, może jeszcze z dziennikarskiej perspektywy patrząc na rzeczy, czy masz jeszcze jakieś derbowe wspomnienia z naciskiem na dirty stuff, to znaczy, że... Kulisy. Chociażby któryś z zawodników pod wpływem elektryczności jakoś tak zareagował, powiedzmy, nieprzychylnie pod względem medialnym. Tutaj pewnie was rozczaruję, bo w przypadku żużlowców i trenerów, czy też działaczy klubu z Torunia nigdy mnie nic złego nie spotkało. Ja mogę wręcz podziękować i pochwalić za to, co zawsze działo się w tych relacjach zawodowych, tych relacjach służbowych. Ja byłem świadkiem kiedyś podczas meczu derbowego w Bydgoszczy reakcji Tomasza Goloba na to, gdy jeden z dziennikarzy, ja nawet nie pamiętam dzisiaj, czy to był dziennikarz z Torunia, czy jakiejś ogólnopolskiej redakcji, bo na pewno nie był to dziennikarz z Bydgoszczy i widać było ewidentnie, że ten dziennikarz niespecjalnie chyba orientuje się w tym, co czują żużlowcy między wyścigami. On podszedł po prostu, jak to mówimy czasami, na żywca, zaraz po tym, jak Tomasz Golob zsiadł z motocykla i poprosił o krótki wywiad. No to myślę, że tak jak wszyscy tu jesteśmy, nikomu nie muszę tłumaczyć, jaka była reakcja wtedy Tomasza Goloba. Natomiast mnie spotkała taka ciekawa historia na stadionie w Toruniu ze strony jednej z kibicek. I to była taka pani, powiedzmy sobie, w dość dojrzałym wieku, która, gdy komentowałem mecz na starym stadionie, ta główna trybuna była no, najstarszym chyba elementem tego obiektu i zdarzyło się tak, że tam nie było szyb w oknach. Stanowisko komentatorskie maksymalnie po prawej stronie tej trybuny i było słychać w niektórych momentach mój komentarz i jedna pani na trybunie głównej odwróciła się w moją stronę i trzymała program, no bo oczywiście tego kibice piłki nożnej na przykład nie znają, ale nieodzownym atrybutem każdego kibica żużlowego na meczu to jest program do wypełniania i długopis. Nie wolno zapomnieć długopisu na mecz żużlowy. I ta pani się odwróciła i nie bacząc na to, że za chwilę straci program i nie będzie miała co wypisywać, cisnęła we mnie tym programem, mocno niezadowolona, najwyraźniej słysząc jakiś być może nie za bardzo podobający się jej komentarz z mojej strony, ale ze strony zawodników, działaczy czy trenerów w Toruniu relacje zawsze były wzorowe. Dominik, kto był w tamtym czasie, te lata 2009, dla siebie takim bohaterem Torunia żużlowym? Darcy Ward? No nie, skłamałbym, gdybym powiedział, że Darcy Ward w 2009 roku był bohaterem. Oczywiście porównywało się go, szczególnie w Bydgoszczy, do Emila Sajfuddinowa. To o tym też mówiliście w poprzedniej rozmowie z gośćmi, i z Marcinem Jędrzejewskim, i z Robertem Kościechą, bo Emil Sajfuddinow to jest taki bydgoski rodzynek. I gdziekolwiek on by nie jeździł, to on będzie dla nas zawsze chłopakiem z Bydgoszczy, mimo że wszyscy wiemy, że on z Bydgoszczy nie jest, ale każdy zna tutaj jego historię. Zresztą podobnie jest do dzisiaj z Andreasem Jonssonem. Natomiast Darcy Ward to był, tak jak powiedział Robert Kościecha, talent czystej wody, ale chłopak, który dopiero chyba od pół roku pojawił się, bo ja pamiętam, że on jakoś wiosną dotarł do Polski, a później chyba krótko po tym meczu właśnie w Bydgoszczy, po tym świetnym występie, działacze z Torunia zdecydowali się z nim podpisać kontrakt aż na 3 lata. Na razie jeszcze nikt nie mówił o nim jako o takim wielkim talencie. Dla mnie wtedy takim zawodnikiem, który mi w drużynie toruńskiej imponował z polskich zawodników, to był zawsze Wiesław Jaguś, a z zagranicznych Ryan Sullivan. Choćby też z tego powodu, że Ryan Sullivan to też taki zawodnik, który występował i w Toruniu, i w Bydgoszczy, i jakoś tak był wszędzie, gdzie startował, był lubiany. Nigdy nie miał takiej sytuacji, że Ryan Sullivan mógł być nielubiany. Filipie, Pan sociolog, pan Dominik jest z nami. Dla ciebie kto był bohaterem tych lat, jeśli idzie o Toruń? Tam jeszcze jednak Darcy Ward i tutaj pan redaktor Malinowski wspomniał o tym, jak on przyjechał do Polski. On zadebiutował w meczu, ale dobrze pamiętam, wyjazdowym meczu w tym sezonie w Bydgoszczy, zdobył tam 7 punktów. I to był naprawdę dzieciak taki, no jak się nawet go patrzyło, to no, czystej wody talent i czarował rzeczywiście swoją jazdą. Potrafił na to, że zrobić wszystko. I myślę, że no, tym, szczególnie w tych pierwszych latach swoich startów, no takich dziecięcych, można powiedzieć, na żużlu, kiedy jakby się, tak powiem, do Europy w ogóle pojawił. Pierwszy raz pojawił się w Europie i jakby te stadiony, kibice. Ja wiem o tym, że pamiętam, jakim odrażeniem
pod jakim wrażeniem był meczów derbowych, bo to był jego pierwszy mecz w Polsce, to przyjechał, wcześniej jeździł między kangurami pewnie w tym. W Anglii też jeździł dla garstki kibiców, nagle przyjechał na derby, gdzie tam było tam pewnie z 20 tysięcy ludzi i też duża presja. On w zasadzie tam wsiadł na motocykl i sobie tak jeździł, zdobył 7 punktów, nie wiem, miał 16 czy 17 lat. Na pewno Ryan Sullivan był takim zawodnikiem, który z Toruniem nie był związany, ale był bardzo solidnym zawodnikiem, legendą, prawda, ze względu na liczbę startów i punktów i sukcesy, które osiągnął. A jeżeli chodzi o, ale jakby ten, to właśnie tą finezję, to zawodnika, którego się zawsze będzie pamiętało, tych kilka biegów, które odjechał w nieprawdopodobnym stylu, to myślę, że jednak pozostanie Darcy Ward. Ryan Sullivan był toruński, pewnie pozostanie, nawet jak tam miał epizody jazdy w innych klubach. A jeżeli chodzi o polskich zawodników, to myślę, że ten Wiesław Jaguś jest taką postacią, w ogóle to jest taki zawodnik retro, nie wiem, to pewnie się panowie zgodzą, że on jakby nie pasuje do kultury celebrytów. Był, jeździł wspaniale, przestał jeździć, nie ma go ani w studiu, ani w studiu. Dokładnie, i za to szanujemy Wieka. Ale telefon odebrał, prawda? Bo była próba telefon odebrał, tak, ale rozmawiać na antenie nie chciał, to prawda. Nie, ale myślę, że to był ostatni z tych zawodników, których nie miał tam 5 menadżerów, rzecznika prasowego, tam psychologów i sztabu ludzi, którzy w jego mediach społecznościowych pilnowali jego wizerunku, po prostu wsiadał na motocykl i jeździł. Jak go pamiętam, jak on debiutował, to ludzie śmiali na stadionie, bo on tam miał 1,50 m w kapeluszu, ten motocykl ledwo prowadził, ale jakby taki był przykładem ciężkiej pracy. Człowieka, który ciężką pracą doszedł do sukcesów, trochę takim przeciwieństwem Darcy'ego Warda, który po prostu jak wsiadł na motocykl, to on po prostu, jego problemy zaczynały się, jak on z niego schodził, z tego motocykla, ale jak siedział na motocyklu, to niezależnie od tego, czy ktoś był jego fanem, czy nie był jego fanem, to klasę tego zawodnika, w sensie umiejętności jazdy na żużlu, tak czucia tego toru i wybierania ścieżek. Jak ja widziałem jego pierwsze treningi z toruńskimi juniorami, to myśmy naprawdę nie wierzyli to, co widzieliśmy. Czyli, jak powiem, jak pozamieniali motocykle, to cały czas on ich mijał jak tyczki. Startował później, byłem ze Spółczyńskimi, wtedy jeszcze startował, więc jakby różnica klas, w sensie talentu, była olbrzymia. Nie? Natomiast Wiesław Jaguś był tym zawodnikiem, który po pierwsze jeździł tylko w Toruniu, a po drugie no właśnie uosabiał ten stary speedway, czy ten stary w zasadzie żużel, był bardziej żużlowcem niż rajderem. Jeszcze startował na Bronieckiego i tam się wychowywał, więc ja myślę, że to są naprawdę bardzo bardzo różne postacie, ale no, ja mam wielki sentyment do Darcy'ego i jakbym ktoś zapytał mnie, jakie biegi pamiętam, to pamiętam biegi oczywiście Wiesława Jagusia, ale też pamiętam kilka biegów Darcy'ego, który jestem w stanie, nie oglądając telewizora, przypominać, kto w którym miejscu minął swoich zawodników. Dominik Antonowicz, Hubert Malinowski, dziękuję panowie za tę część. Przypominamy, że jesteśmy aktywni także na YouTubie, tam jest czat na żywo, tam mogą państwo zamieszczać pytania. My z tych pytań będziemy korzystać częściej, obiecujemy poprawę. Chyba w następną niedzielę. Nie, będzie dobrze. Przed nami biegi nominowane. Nie udało się z pierwszego pola Kościesze dwukrotnie, no to może z czwartego będzie lepiej. Tym razem przy krawężniku Emil Sajfuddinow, dalej Holder, Buczkowski i właśnie wspominany przez nas Robert Kościecha. Proszę, pusta ławka i wcale nie rezerwowych ławka w Parku Maszyn w Bydgoszczy. No, 41 do 37 to oznacza, że bydgoszczanie muszą wygrać, albo przynajmniej powinni ten wyścig zremisować, aby mieć nadzieję na to, że tego meczu nie przegrają. Ale każde zwycięstwo Unibaksu w tym biegu spowoduje, że to Torunianie będą się cieszyć ze zwycięstwa. Sajfuddinow i Buczkowski, bydgoszczanie na czele, ale po zewnętrznej rozpędza się Kościecha. Czy jest na tyle szybki Robert Kościecha dzisiaj? Tak, wyprzedza w tej chwili Krzysztofa Buczkowskiego, ale Buczkowski bliżej krawężnika będzie wychodził z tego drugiego łuku, tak jak powinno się to robić w Bydgoszczy. Na czele Sajfuddinow, teraz Kościecha traci trzecie miejsce na rzecz Chrisa Holdera. Holder musiał przymknąć gaz za Buczkowskim. Kościecha próbuje po zewnętrznej. Będziemy mieli emocje w ostatnim wyścigu, bo jeśli w takiej kolejności dojadą do mety teraz żużlowcy w gonitwie 14, to w całym meczu będziemy mieli remis. Myślę, że Chris Holder będzie chciał zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Z kolei Buczkowski jak lew będzie bronił zajmowanej przed siebie drugiej pozycji na czele. Zupełnie niezainteresowany tym, co dzieje się za jego plecami. Powiększający przewagę Emil Sajfuddinow. Drugi jest
Krzysztof Buczkowski, czy tak dojadą do mety? Tak, jeszcze skontrolował spojrzeniem w prawą stronę Buczkowski, gdzie jest Chris Holder. Sajfutdinow zwycięża i on dopisuje do swojego dorobku kolejne 3 punkty. Na stojąco obserwowali tę rywalizację kibice na stadionie w Bydgoszczy, bo gospodarze doprowadzają do remisu po 42. Tak, i mecz zaczyna się od początku. Można powiedzieć, że kończy się od początku ten mecz. W zasadzie się kończy i zaczyna. Świetnie ze startu pojechali bydgoszczanie. Emil Sajfutdinow wyjechał jako pierwszy, objął prowadzenie. Krzysiek Buczkowski rewelacyjnie bronił się najpierw przed Kościechą, następnie przed Holderem. Torunianie próbowali, robili co mogli, niestety nie udało się odrobić zawodnikom z Torunia. Tutaj Robert Kościecha pojechał bardzo szeroko, był moment, że wydawało się, że wyprzedzi Krzyśka Buczkowskiego, ale ten drugi łuk ma to do siebie, że ci zawodnicy, którzy jadą przy krawężniku, oni jadą bardzo szybko i na tym w zasadzie Robert Kościecha stracił. Wszedł w kolejny łuk bardzo szeroko i nic więcej zrobić nie mógł. Holder bardzo blisko się tutaj trzymał Buczkowskiego, ale Buczkowski cały czas kontrolował to, co się dzieje na torze. Emil poza zasięgiem, w zasadzie z przodu. Rewelacyjnie pojechali bydgoszczanie, dzięki temu 5-1 dla Bydgoszczy. Poganiani są wszyscy uczestnicy ostatniej 15 gonitwy. Wszystko co najlepsze, może nie tyle rzucają do walki trenerzy, ile regulamin rozgrywek CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi, bo w 15 wyścigu obligatoryjnie muszą wystartować po dwaj najlepiej punktujący w całym spotkaniu żużlowcy każdej z drużyn. W Unibaksie Toruń są to Adrian Miedziński, którego widzimy teraz na naszych ekranach w kasku żółtym, i Australijczyk Ryan Sullivan, który pojedzie w kasku białym, a gospodarzy reprezentować będą w kasku czerwonym Antonio Lindbeck i w niebieskim Andreas Jonsson. No myślę, że my też będziemy musieli wstać, Piotrze, bo za chwilę nic nie będziemy widzieć zza tłumu kibiców, który na stojąco już teraz chce obserwować ten ostatni wyścig. Remis. Nie musimy Państwu chyba tłumaczyć, jak ważne na Pomorzu i Kujawach są to mecze. Derby to derby. Tak krótko kwituje się rywalizację żużlowych drużyn z Bydgoszczy i Torunia bez względu na zajmowane miejsca w tabeli. Miedziński, Lindbeck, Sullivan i Jonsson. Wstają teraz kibice na całym stadionie przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy. Chyba to są jedyne siedzące osoby na całym obiekcie, a więc żużlowcy i ich mechanicy. My też, Piotrze, chcąc nie chcąc, musimy wstać, aby móc obserwować to, co działo się będzie za chwilę na torze. Jeszcze Ryan Sullivan odjechał. On jako ostatni podjedzie pod taśmę maszyny startowej. Doświadczony australijski jeździec będzie chciał teraz tym spokojem psychiczną przewagę zdobyć już na starcie. Tylko sekundy dzielą nas od tego, abyśmy przekonali się, czy ten mecz zakończy się remisem drugim w historii między tymi drużynami w Bydgoszczy, czy ktoś też zwycięży. Miedziński, Lindbeck, Sullivan i Jonsson. Na koniecie Lindbeck, ale Miedziński na dojeździe jest już z przodu. Lindbeck trochę zablokował Jonssona. Ucieka do przodu Miedziński, ale dwaj Szwedzi z Bydgoszczy teraz rzucają się w pościg. Lindbeck po zewnętrznej, Jonsson bliżej krawężnika. Gdzieś tam zakopany zupełnie z tyłu jest w kasku białym Ryan Sullivan. No i teraz będziemy mieli ciekawy pościg i ciekawe odbieranie ataków przy krawężniku i po zewnętrznej. Miedziński konsekwentnie z przodu wyjeżdża z drugiego łuku przy krawężniku. Bydgoszczanie teraz szeroko. Jonsson po wewnętrznej w kasku niebieskim jedzie, przepraszam, Lindbeck po zewnętrznej w czerwonym, a Jonsson przy krawężniku oczywiście w kasku niebieskim. Ale muszą cały czas patrzeć na to, co robi Ryan Sullivan, bo Sullivan ma apetyt na to, aby to jego drużyna wygrała w całym meczu. Już nie będą atakować Miedzińskiego, będą już tylko bydgoszczanie bronić tego remisu. Miedziński 3 punkty, 2 chyba ostatecznie w kasku czerwonym. Antonio Lindbeck, 1 dla Andreasa Jonssona. Tym razem bez punktu Ryan Sullivan, ten, który był najskuteczniejszym zawodnikiem Unibaksu w całych zawodach.
ale proszę spojrzeć, remis 3-3 w biegu 15 i remis 45-45. Krótko podsumowując, możemy powiedzieć śmiało, że to był naprawdę wyścig, który zasługiwał na miano najlepszego w całych zawodach, ale może nie dlatego, że było tu wiele walki, wyprzedzania, ale piękna obrona drugiego i trzeciego miejsca. Ja chciałbym powiedzieć, że Adrian Midziński pojechał rewelacyjnie i dojechał jako pierwszy, natomiast całe zasługi można tylko przypisać Andreasowi Jonssonowi, że ten mecz skończył się remisem, bo po prostu idealnie czekał za Antonio Lindbeckiem, blokował dzięki temu Ryana Sullivana, który jechał naprawdę doskonale i Andreas Jonsson, jeszcze raz wielkie brawa dla niego, bo on kontrolował, on poczekał, on zwolnił Sullivana po to tylko, żeby Lindbeck mógł dojechać i dowieźć te punkty swoje. Cieszy się ogromnie Adrian Miedziński po tym, jak wywalczył z polską reprezentacją drużynowy Puchar Świata. No nie szło mu najlepiej. Widzimy raz jeszcze potwierdzenie tego remisu, a więc walki nierozstrzygniętej. Ciekawe, jak na ten remis reagują żużlowcy i trenerzy w parkingu. Przenieśmy się, posłuchajmy kolejnej rozmowy z trenerem gospodarzy. Trener Zenon Plech, w historii, wieloletniej historii derbów to dopiero drugi remis. Dla pana to sukces, czy może porażka? No uważam, z mistrzem Polski wciąż aktualnym zremisować, obojętnie na jakim torze, to jest naprawdę wyczyn. Chciałoby się powiedzieć, niech ten mecz trwa dłużej. No rzeczywiście mógł dostarczyć wielu emocji, no zarówno goście, jak i gospodarze dostroili się, znakomita publiczność, komplet praktycznie publiczności na trybunach, no i wspaniałe widowisko. A pan okazał się znakomitym strategiem. Zrezygnował pan z Emila, wpuścił pan młodego Szymona Woźniaka. W efekcie 6 punktów, bo Emil przybierz punkty. No widziałem, że bieg 14 będzie bardzo ważny, dlatego chciałem zachować Emila na bieg 14. No wypaliło 5-1 bieg 14, no i dlatego jest ten remis. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję. Uśmiechnięty był mimo wszystko Zenon Plech po tym remisie i przyznaję szczerze, typowaliśmy albo wyrównaną walkę, albo wysokie zwycięstwo, bo inaczej być nie mogło, ale remisu nie słyszałem w ani jednej przepowiedni na to spotkanie. Widzimy zdobycze indywidualne Jonsson i Sajfuddinow jako liderzy. Nie po raz pierwszy dobre zawody Krzysztofa Buczkowskiego i Antonio Lindbecka. Na pewno będzie długo ten mecz pamiętał Szymon Woźniak i swoją pierwszą trójkę w Ekstralidze. Jak najszybciej chciałby o tym meczu zapomnieć Tomasz Chrzanowski. Długo ten mecz będzie pamiętał także Adrian Miedziński, którego już teraz posłuchajmy. Oj, na pewno tak. To właśnie bohater ostatniej akcji. W ogóle bohater dzisiaj w drużynie Unibaksu. 14 punktów. Adrian, niesamowita jazda w ostatnim wyścigu. Bardzo cię chwalili tutaj nasi komentatorzy. No tak, miałem pierwsze pole. Mieliśmy lepszy układ w ostatnim biegu. Udało się to wykorzystać. Bieg wcześniej również jechałem z pierwszego, ale myślałem, że znajdę prędkość i przytrzymam Jonssona. Później przy krawężniku chciałem do odsypanego dojechać i wrócić. Ale to był błąd i na szczęście udało się wyciągnąć wnioski i w ostatnim biegu tego błędu nie popełniłem. No i cieszę się z remisem. To jest dobry rezultat dla nas przed rewanżem w Toruniu. Fajnie, że udało się osiągnąć ten wynik. Na pewno mobilizacja była duża i stres również. Wiadomo, jechaliśmy bez naszego lidera. Pozdrawiam od razu Wiesława i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. I chciałbym podziękować toruńskim kibicom za przybycie, także sponsorom. Dziękujemy bardzo za wielkie emocje. Tyle Adrian Miedziński. Niemal przejęzyczył się Adrian Miedziński, mówiąc, cieszymy się z tego, że udało się czyli zremisować. Myślę, że traktują ten remis jak zwycięstwo żużlowcy Unibaksu. Adrian Miedziński na potwierdzenie najskuteczniejszy z 13 punktami, 11 punktów Sullivana, 10 Warda, 8 Holdera. No i praktycznie tą czwórką zawodników dzisiaj Unibaks wygrał ten remis. O, tak możemy powiedzieć. Tu w Bydgoszczy. Podział punktów myślę, że sprawiedliwy. 45-45 nikomu ujmy nie przynosi i w dobrych humorach z tego stadionu będą wyjeżdżać żużlowcy i Torunia i Bydgoszcz. Oczywiście, że tak. Mecz przede wszystkim bardzo dobry, wielkie widowisko. Ten tor pokazał, że naprawdę można się tutaj ścigać, można jeździć. Zawodnicy pokazali nam świetną walkę, oby więcej takich meczy, bo naprawdę jest miło oglądać takie spotkania.
opustoszał już stadion w Bydgoszczy, bo dość późna pora, spojrzę na zegarek, kwadrans do godziny 22. Dziś był to rzeczywiście, tak jak przewidywaliśmy, bardzo gorący wieczór w Bydgoszczy, zakończony remisem Polonii z Unibaksem 45-45. My też musimy się już ochłodzić, zatem dziękujemy Państwu za uwagę. Piotr Baron i Hubert Malinowski. Dziękujemy w imieniu całej ekipy realizacyjnej. Do zobaczenia podczas kolejnych transmisji. Zapytamy może o to Huberta później. List otwarty kibiców do zarządu, w którym wytykano domniemane błędy Zenona Plecha, zarzucając mu nawet chorobę filipińską, a Zenon Plech ma cukrzycę, miał cukrzycę. Oczywiście pod tym listem nikt się nie podpisał, bo wszyscy tacy mądrzy. Tak więc tam było gorąco, mimo że ten... W sezonie, gdy Beniaminek przedzierał się do play-offu. Tak, tak. A przecież oni się tam otarli praktycznie o brązowy medal. Ja nie przypominam sobie takiego sezonu w ostatnich latach, chociaż pamięć mam krótką, żeby Beniaminek tak blisko był medalu. Robert Kościecha jest razem z nami. Witamy ponownie. Pamiętasz, jak wam się ten wynik odbierało? Wynik, który wyraźnie budował rywala, jak było w rewanżu, wiemy. Ale ten wieczór do łatwych nie należał, tak zakładam. No na pewno nie należał, ale my się cieszyliśmy z tego bardzo zwycięstwa. Przybliżyło nas to bardzo do wejścia do finału. Później finał mieliśmy Zieloną Górą, który przegraliśmy, mieliśmy srebrny medal, ale chcieliśmy właśnie trafić na Bydgoszcz w półfinale. Udało się trafić na Bydgoszcz. Wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami, ale też bardzo ważna rzecz, że na derbach masz zawsze komplet publiczności i zawsze lepiej to jest dla kasy klubu, więc my się z tego bardzo cieszyliśmy. Ten remis nam praktycznie dawał zwycięstwo w półfinale, więc my bardzo się z tego cieszyliśmy i wierzyliśmy w to, że tak się stanie za tydzień w rewanżu. Pytania od internautów kierowane do Roberta Kościechy. Jest takie pytanie, dzielnica Żużla je zadała. Gdzie się panu lepiej pracowało w roli trenera GKM Grudziądz czy żużlowca Unibaksu? Ale to chyba jest nie do porównania. Czy może jednak jakieś części wspólne? Uważaj na słowa. No trzeba uważać, bo mieszkam w Lubiczu, czyli 5 km od Torunia. Ja powiem tak, ja swoją karierę, no, przygodę z trenerką na razie, bo tak można powiedzieć, bo jestem 5. rok trenerem, ale pierwsze 2 lata byłem w Toruniu. Mnie jako rolę trenera wypatrzył Jacek Gajewski. I gdy skończyłem w 2015 roku, zostałem zapytany przez Jacka Gajewskiego, czy bym takiej funkcji nie objął z młodzieżą. Ja się bardzo z tego ucieszyłem. Tym bardziej, że w moim mieście, gdzie mieszkam, chciałem robić to po zakończeniu swojej kariery. Od razu mi się taka propozycja przydarzyła, więc bardzo się cieszyłem. Po 1,5 roku kibice wiedzą, jaka była przyczyna, że później gdzieś tam moje drogi się rozeszły z Torunia. Nie związane to było absolutnie z właścicielami klubu, czy z kibicami, czy z zawodnikami. Dostałem za propozycję od Grudziądza. Dzisiaj mi się w Grudziądzu bardzo dobrze pracuje. Mam tam fajną grupkę młodych chłopaków, szkółkę, którą chcę doprowadzić do tego, żeby byli za zawodnikami. To by trwało jeszcze 3-4 lata. Mam umowę jeszcze na 2,5 roku. Mam nadzieję, że na dłużej jeszcze zostanę, bo mi się bardzo dobrze pracuje z działaczami i zawodnikami, więc to są jak gdyby dwie różne kwestie. Na dzień dzisiejszy mi się bardzo dobrze pracuje w Grudziądzu. Pracowało mi się przez 1,5 roku bardzo
zapytanie. Jasna sprawa. Słyszymy, że tam sprawy rodzinne, niedzielne, nagro. Jest ciśnienie. Dziękujemy za twój czas, Robert Kościecha. Był dziękuję z nami. Bardzo. Pamiętaj, dobrego. Robert, tylko falubas. Jeszcze się nie rozłączyłeś, jeszcze możesz coś powiedzieć. No, bardzo fajnie, ja sobie bardzo dziękuję, bardzo fajnie, takie miłe wspomnienia. Wczoraj byłem w falubazie, Mania tam działa cały czas, są fanatycy i naprawdę... Fajny środek sportowy na światowej arenie. Też kocham GKM. Dzięki, wszystkiego dobrego. Robert Kościecha. Mamy jeszcze jednego gościa. Hubert Malinowski jest z nami, oczywiście. Filipie, co chciałeś od Huberta, tak? Aha, no? Słuchaj, czy ty sobie wyobrażasz, Hubert, jako przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego, szybko, bo nas czas goni, że za rok będziemy mieli derby Kujawsko-Pomorskiego, ale w Ekstralidze? Bo teoretycznie taki scenariusz istnieje, tak? Bezpośredni awans i w barażach, czy to już jakiś science fiction? Znaczy, powiedziałeś precyzyjnie derby Kujawsko-Pomorskiego, to ja w to wierzę, bo myślę, że... Tak, tak, tam jeszcze Grudziądz, tak. Klub z Torunia awansuje do PGE Ekstraligi, a czy bydgosko-toruńskie? Myślę, że jednak nie, ale tu nawet nikomu w Bydgoszczy się to nie marzy, bo ten klub jest odradzany, wszyscy wiemy, jakie kłopoty po drodze spotykały bydgoską Polonię. Teraz trzeba pochwalić Jerzego Kanclerza, no i rzeczywiście to, co się dzieje w bydgoskiej Polonii, może napawać optymizmem, ale myślę, że na takie derby bydgosko-toruńskie to jeszcze 2-3 lata musimy poczekać. Przyjadę. Zapraszam serdecznie. Załatwisz wejściówkę? O, no, załatwianie to ja nie jestem najmocniejszy, ale myślę, że jeśli przyjedziesz do pracy, to będzie praca, a później będzie też czas na coś po pracy. Tak, po pracy, tak zwane wieki nominowane. Hubert Malinowski. No jak to na żużlu, Filipie, nie muszę ci tłumaczyć. No jest żużel, to jest też gięta. Kibice wiedzą, co to jest gięta i coś do giętej. Tak, tak. Kiełba. Wszystko będzie. Tak. Hubert Malinowski, wielkie dzięki. Wydawca apeluje o grafikę, która pojawia się i Faluba Zielona Góra, Kejlum Stalgorzów. To jest nasza kolejna propozycja na żużlową niedzielę lipcowa, 12 lipca Unimax Toruń, Faluba Zielona Góra, ale jesteśmy z Państwem dłużej, to już wiemy. Chciałem powiedzieć tak. Kamień serca, hura. Nie, bo ostatnio tak sobie zapowiadaliśmy, a 12 lipca kończymy, nie. Cały lipiec też jesteśmy z Państwem, co niedzielę. Za chwilę w TVP Sport magazyn Ring z dystansem i tam starcie o to, czy Wisła Cupiała, czy Legia Mioduskiego. Temat rzeka. No, ale rzeka, niech już koledzy cupiała. Się w tym... Miało być 3 kropki na koniec. No nic, to była żużlowa niedziela. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.